dwa słowa ogłoszeń. Mianowicie dla uczestników, dla nabywców, dla właścicieli karty klubowej Krakowskiego Klubu Wtorkowego mamy zaproszenia na koncert z okazji rocznicy powstania styczniowego 21 stycznia w Sukiennicach, a Kreman nie zjadła. 21 stycznia w Sukiennicach, a 23 stycznia w Filharmonii. Godzina 18 lub 19 uściślimy, ale to już nie jest moja wina. Po prostu Andrzej Kalita i Adam Kalita jeszcze tę godzinę ustala. Także proszę się do mnie zgłaszać. Ci, którzy wykupili kartę, a ci, którzy nie wykupili, to jak najbardziej również. I wtedy będą mogli wziąć udział w koncercie. Jak również przypomnę o propozycji z poprzedniego spotkania, mianowicie wycieczki, wizyty w archiwum IPN-u w Wieliczce. Jedna osoba się zgłosiła, ale to trochę mało, więc proszę się zgłaszać. A kiedy będzie? No, to będzie do ustalenia, bo sztywnego terminu nie ma. No, planowaliśmy na styczeń. To proszę się zgłosić, ja zapiszę. A to ja zgłaszę. To wszystko będzie jeszcze do ustalenia. Zależy, jak się historia podoba. No właśnie. Jak jeżeli ta twoja teczka będzie do wglądu, to ja lecę. No, chciałem zrobić to pierwszy, niestety spalili. Nie ma. A teraz już oddaję głos Andrzejowi Nowakowi z tematem, który przedstawiłem, ale do tego tematu dodam jak zwykle swoje własne trudne pytanie, może na początku, bo co Polacy mogli zrobić bez państwa, to jest rzeczywiście nurtujące pytanie, ale mnie nurtuje pytanie, co Polacy mogą zrobić z państwem, które już odzyskali, bo w zasadzie nie bardzo chyba wiadomo. I proszę bardzo, Andrzeju, najpierw przedstawisz problem, potem pytania z sali. Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do tego spotkania. To, jak zrozumiałem, miały być takie odgrzewane trochę kotlety z serii, która już w Warszawie się odbyła, ale pomyślałem sobie, że byłby to ciężki wstyd, żeby do Krakowa przyjeżdżać z czymś, co już było w Warszawie, więc oczywiście powiem coś zupełnie innego niż mówiłem na tych spotkaniach warszawskich. A przypomina mnie dlatego, żeby powiedzieć, czy po części już odpowiedzieć, a raczej wymigać się troszkę od odpowiedzi na pytanie postawione przez Władka. Ponieważ te wykłady układają się w pewien cykl chronologiczny i ja miałem mówić o wieku XIX, tym wieku, kiedy Polska państwa nie miała. Więc rzeczywiście będę się trzymał tego tematu, który jednakże jest aktualny, ponieważ stawiamy znak zapytania przy państwie, w którym żyjemy. W każdym razie niektórzy z nas to robią i mają do tego, jak sądzę, pełne prawo. Czy jest to nasze państwo, czy w pełni z niego możemy naprawdę korzystać. Ale oczywiście będą pytania nawiązujące do tego, o czym przed chwilą powiedział Władek Tyrański, to nie będę się od nich w dyskusji już uchylał. Natomiast sam wykład chciałem poświęcić właśnie wiekowi XIX, długiemu wiekowi XIX. Ale inaczej niż w tym cyklu wykładów warszawskich, nie będę próbował wymądrzać się na temat tego, co można robić innego niż to, co najważniejsze robili Polacy i to, co składa się na esencję polskiego wieku XIX. Co można robić w czasie, kiedy nie mamy państwa? Walczyć o to państwo, po prostu robić kolejne powstania, spiski, konspiracje, pracę organiczną, wszystkimi metodami, zębami i pazurami wyrywać to państwo jako bezcenną wartość. Walczyć o niepodległość, po prostu, to jest najważniejsze, co można robić, kiedy tej niepodległości nie ma, kiedy nie ma państwa. I sądzę, że teraz jest wyjątkowa okazja, żeby spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy szczególnie aktualnej, bo przecież za dwa tygodnie, niecałe, już
Właściwie dokładnie za dwa tygodnie. Może głośniej, bo tutaj nie słychać, ale jest. Dokładnie za dwa tygodnie będziemy obchodzili 150. rocznicę powstania styczniowego. Najbardziej, jeśli można tak powiedzieć, emblematycznego, najbardziej symbolicznego z powstań tych, które symbolizowały tę właśnie wolę walki o własne państwo, odzyskanie państwa. I dziś także widzimy, jak duże kłopoty są z obchodami tej rocznicy, tak okrągłej, tak wyraźnej, na następną taką będziemy musieli czekać 50 lat, bo to przecież 150-lecie. I widzimy, że w pewnym sensie jest trudniej uzyskać akceptację tego państwa, w którym żyjemy, dla obchodów tej rocznicy, niż miało to miejsce w roku 1987, co pamiętam, bo brałem udział wtedy w sesji poświęconej 125. rocznicy powstania styczniowego organizowanej w Warszawie. 50 lat temu, co oczywiście znam z tekstów historycznych, polemik, jakie wtedy się ukazywały, sesji naukowych, które zostały opublikowane, z większym szacunkiem, z większą mimo wszystko empatią dla tego, co działo się w powstaniu, podchodziły władze PRL-u, zarówno tego gomułkowskiego, jak i tego stanu wojennego, bo przecież 87 rok to dla mnie ciągle stan wojenny, czy 88, schyłkowy reżim Jaruzelskiego, przynajmniej tak nam się wydawało, że schyłkowy. Łatwiej wtedy było mówić o powstaniu styczniowym, tamtemu państwu prędzej gotowe było ze zrozumieniem zgodzić się na to, by to powstanie obchodzić, niż dzisiaj, kiedy przypomnę głosami Platformy Obywatelskiej i Ruchu Poparcia Putina przegłosowano brak zgody na to, by obchodzić to święto. Przypomnę, że SLD, tak jak PiS, głosowało za tym świętem. Tak się złożyło, prawda? To mimo wszystko trzeba na dobro tej partii, z którą rzecz jasna nie sympatyzuję, mówię o SLD, zapisać w porównaniu i w kontraście z tymi dwiema innymi partiami, o których wspomniałem. PSL wyszedł z sali swoją starą metodę. To jest oczywiście piękna piosenka Wincentego Pola, w krwawym polu srebrne ptasze poszli w boje chłopcy nasze. I tutaj to, co najbardziej znane i co najczęściej przywoływane, to druga zwrotka. Obok orła znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni. Tak. Dwa motywy, które warto zapamiętać i do których dziś także dyskusje o powstaniu nawiązują. Być może zwróciliście Państwo uwagę na te informacje, z jak wielką czcią obchodzi Republika Litewska 150. rocznicę powstania styczniowego. Wbrew propagandzie, zwłaszcza propagandzie powtarzanej przez ośrodek Imperium Sowieckiego, obecnie rosyjskiego, zgodnie z którą polskie powstanie spotkało się wyłącznie z odrzuceniem ze strony tych mieszkańców ziem, które Polska chciała zagarnąć, odzyskując tereny dawnej Rzeczpospolitej, a więc, że powstanie było odrzucone przez Litwinów, przez Białorusinów, przez Ukraińców. Prawda jest znacznie bardziej złożona. Częścią tej prawdy jest fakt, że rdzenni Litwini, którzy z Polakami nic nie mieli wspólnego poza historią, nie mówili w ogóle w języku polskim, żmudzini po prostu, żmudzini ze żmudzkiej części Litwy, byli najbardziej bohaterskim, obok polskiej szlachty, żywiołem tego powstania wiosną, późną wiosną 1863 roku. Litewscy chłopi, tak, walczyli o niepodległość i o wiarę katolicką. To ich łączyło z polskimi powstańcami, której to wiary prześladowcą wspólnym dla Litwinów i dla Polaków był rosyjski car. Akurat pewien bardzo sympatyczny nauczyciel z Warszawy przypiął mi taki znaczek, który przypomina, mam go na sobie, pieczęć powstańczą Komitetu Centralnego Narodowego, trójdzielną, która potwierdza właśnie ten początek drugiej zwrotki pieśni Wincentego Pola.
obok orła znak pogoni, ale na dole jeszcze jeden bardzo ważny znak, to jest święty Michał Archanioł, symbol poszerzenia tej Unii, naprawienia tego błędu historycznego Rzeczpospolitej, którym było nie uwzględnienie trójdzielnej, a nie dwudzielnej, tylko struktury Rzeczpospolitej, nie tylko polsko-litewskiej, ale polsko-litewsko-ruskiej. Święty Michał Archanioł, symbol ziemi kijowskiej, był symbolem właśnie udziału Rusi także w powstaniu. Ale dziś znacznie częściej powtarzanym fragmentem przy nawiązaniach do powstania styczniowego, nawiązaniach w ogóle do Polski wieku XIX, do polskich walk powstańczych, jest ten drugi wiersz drugiej zwrotki. Poszli nasi w bój bez broni. A więc znowu nieprzygotowane, bez sensu, głupie. Po co takie powstania? Otóż mieliśmy ostatnio festiwal wypowiedzi, które właśnie w tym duchu, raz jeszcze, bo przecież to nie zaczyna się w roku 2013. Te oskarżenia padają od 1963 roku. Oskarżenia właśnie o to, że powstanie było bezsensowne. Przypomnę, co powiedział pan Jacek Żakowski, komentując decyzję Senatu, który jednak ogłosił rok 2013 rokiem powstania styczniowego. Powiedział tak: na miejscu Senatu bym się zawahał, czy akurat te tradycje bezmyślnej, beznadziejnej, bezsensownej walki należy czcić właśnie teraz. Teraz, kiedy znów wracają one groźnie i bezsensownie w polskim myśleniu. I to, jak sądzę, warto podkreślić. To właśnie zredukowanie całej tradycji powstańczej i centralnego w niej wydarzenia, jakim było powstanie styczniowe, do tego, co bezmyślne, beznadziejne i bezsensowne, i przeniesienie jakby tego oskarżenia na odżywanie tych tradycji, odżywanie tych nastrojów w Polsce współczesnej. Do tego oczywiście wrócimy. Często powtarza się także argument, że powstania w istocie przegrały, te najważniejsze, największe powstania, te, do których świętowania byliśmy jeszcze 25-50 lat temu tak przywiązani. Dlaczego świętujemy klęski, przynoszące zamiast sukcesu tylko ogromne straty, do tego nieprzygotowane? Przecież powstanie styczniowe z góry było skazane na klęskę. Czy naprawdę taka jest nasza mentalność, mentalność tragedii zamiast sukcesu? Wolę, jak już, świętować zwycięskie powstanie wielkopolskie, czy częściowo zakończone sukcesem trzecie powstanie śląskie. Kosztem naprawdę małych ofiar uzyskaliśmy wtedy to, o co chodziło przy decyzji o powstaniu. Cytuję tutaj głos jednego z internautów, głos, który dlatego wybrałem, że wydaje mi się bardzo typowy i ujmujący w bardzo prosty, przejrzysty sposób argumenty, które także do nas docierają i my się nad nimi zastanawiamy. To nie jest tak, że to są oskarżenia wyłącznie powodowane złą wolą czy jakimś zaprzaństwem narodowym. Nie. Na pewno są to pytania, które można i należy stawiać tradycji powstańczej, tym największym powstaniom, które z pozoru przegrały. I właśnie o te pytania chciałbym, żebyśmy i my dzisiaj zapytali. Pierwsza odpowiedź, jakiej można udzielić na tego rodzaju pytania: dlaczego powstawano? Czy było to zachowanie bezsensowne? Pierwszej takiej odpowiedzi udzielił w sposób najbardziej wart zapamiętania i najbardziej autorytatywny prymas Stefan Wyszyński, właśnie przy okazji setnej rocznicy wybuchu powstania styczniowego, kiedy akurat sam podlegał napaściom ze strony środowiska Tygodnika Powszechnego, gdzie kolportowano przy poparciu tego środowiska oczerniającą kardynała Wyszyńskiego notatkę na forum Soboru Watykańskiego II, ale gdzie także Andrzej Micewski, Tadeusz Mazowiecki publikowali wtedy na łamach więzi artykuły sławiące przyjaźń polsko-sowiecką i trwałą orientację geopolityczną
czyniącą z Polski przedmurze Imperium Rosyjskiego, Imperium Sowieckiego wówczas. Szczególnie ważny w tym kontekście był głos człowieka, który konsekwentnie stał na stanowisku i był to wybór ideowy, nie jakiś koniunkturalny. Na stanowisku, że zawsze należy współpracować z silniejszym, zawsze należy poddać się silniejszemu. To był główny ideolog środowiska Znaku i Tygodnika Powszechnego Stanisław Stomba. Przypomnę, to był rzecznik tej idei, którą dzisiaj prezentuje młody publicysta historyczny związany do niedawna z miesięcznikiem Uważam, że Historia. Tyle, że Stanisław Stomba w praktyce to robił, to znaczy głosił w sierpniu 1939 roku ideę, że należy zgodzić się z Hitlerem, zgodzić się na to, żeby to Gdańsk, autostradę, ewentualnie Wielkopolskę i Pomorze, bo po prostu Hitler jest silniejszy, więc należy mu się poddać. Nie dlatego, żeby Stomba był antykomunistą, to oczywiście go różni od pana Zychowicza. Otóż Stomba w 1963 roku opublikował artykuł w Tygodniku Powszechnym, w którym miażdżąco potępił powstanie styczniowe, głosząc potrzebę otwarcia na wschód i twierdząc, że powstanie było straszliwym błędem, ponieważ Polska jedynie w XIX wieku mogła porozumieć się właśnie z Rosją i kolejnymi powstaniami szkodziła temu porozumieniu. Prymas nie używał argumentów historycznych w odpowiedzi na ten artykuł, ale użył argumentu moralnego, najprostszego, którym w zasadzie można zakończyć całą dyskusję o sensie powstania styczniowego. Cytuję. Wyczytałem ostatnio w prasie polskiej przedziwne zdanie. Ktoś, zastanawiając się, dlaczego powstanie wybuchło w Królestwie Kongresowym, a nie w Wielkopolsce czy w Małopolsce, odpowiada sobie, że byliśmy podobno owładnięci kompleksem antyrosyjskim. Z tym wiązało się całe dalsze rozumowanie autora artykułu. Wydaje mi się, że nie ma nic bardziej nieprawdziwego. Gdy człowiek czy naród czuje się na jakimkolwiek odcinku związany i skrępowany, gdy czuje, że nie ma już wolności opinii i zdania, wolności kultury i pracy, ale wszystko wzięte jest w jakieś łańcuchy i klamry, wszystko skrępowane jak stalowymi gorsetami, wtedy nie potrzeba kompleksów. Wystarczy być tylko przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie honoru i osobistej godności, aby się przeciwko takiej niewoli burzyć, szukając środków i sposobów wydobycia się z niej. Przyglądaliście się może kiedyś ptakowi, jak tłucze się w klatce. Wszystko pierze z piersi swej wyrywa. Zimny obserwator patrzący na to może powiedzieć: głupi ptak. Chociaż lepiej, żeby po prostu otworzył drzwiczki i wypuścił tego głupiego ptaka na wolność. Któż może się dziwić, że o klatkę w Polsce ustanowioną rozbijały się piersi polskich ptaków, aż pióra leciały, rany pozostawiające. Wytłumaczcie ptakowi, aby się niepotrzebnie nie obijał o druty, bo ich nie przezwycięży. Nawet ptakowi, który nie ma przecież rozumu ani rozeznania i przywiązania swoich dążeń z dążeniami innych ptaków, tego nie wytłumaczycie. A chcielibyście to wytłumaczyć istocie rozumnej i wolnej? Żadną miarą nie da się tego wytłumaczyć. Zamiast to czynić, lepiej klatkę otworzyć i dać możliwość skrzydłom, by rozwijały się w lotach, i piersiom, by potężniały, jak tego wymaga własne zdanie, przeznaczenie człowieka czy narodu. Myślę, że ten cytat, słowo prymasa Polski na zakończenie mszy świętej odprawionej w stulecie powstania styczniowego w kościele Świętego Krzyża 27 stycznia 1963 roku, przytacza argument najważniejszy. Jeżeli ludzie czują się zniewoleni, jeżeli są pozbawieni wolności, jeżeli godność ich jest podeptana, jeżeli odebrana jest im nadzieja na realizację godnego życia we wspólnocie, z którą czują się związani, połączeni, wtedy bunt, powstanie nie jest głupotą, jest naturalnym odruchem, naturalną decyzją. Otóż warto to przypomnieć, by zrozumieć, jak doszło do wybuchu powstania styczniowego. Powstanie styczniowe było odpowiedzią na sytuację zniewolenia, która trwa w
Polsce nie od roku 1856, 8, 9, kiedy zaczyna się tak zwana rewolucja moralna w Królestwie Polskim. Ale żeby zrozumieć tę decyzję, żeby zrozumieć miejsce powstania styczniowego w polskiej walce o wolność, trzeba przedstawić je w całym łańcuchu powstań, które zaczyna się w roku 1733, a kończy, przynajmniej tak ja to widzę, w roku 1988. Jak widzę tę ciągłość trwającą 255 lat, w której dokładnie centrum, w samym środku lokuje się powstanie styczniowe. Tuż przypomnijmy, że samo słowo niepodległość weszło do języka polskiego dopiero właśnie w 1733 roku. Wprowadził je do naszego wokabularza ojciec Stanisław Konarski, najwybitniejszy myśliciel polityczny, największy patriota Polski wieku XVIII, który wtedy właśnie, jako jeszcze stosunkowo młody człowiek, napisał listy o niepodległości Polski po łacinie, jako odpowiedź na sytuację, w której trzy korpusy rosyjskie wkroczyły na teren Rzeczpospolitej, żeby Polacy wybrali tego kandydata na tron, którego życzy sobie imperatorowa Anna Iwanowna. To była pierwsza elekcja całkowicie niewolna, ostentacyjnie niewolna, można tak powiedzieć, bo caryca podyktowała swoją wolę, Polacy nie posłuchali, wybrali Stanisława Leszczyńskiego. Wobec tego Rosja wysłała trzy korpusy, które spowodowały wybór właściwego kandydata, czyli Augusta III. To było oczywiste, bezdyskusyjne, nie dające się przykryć niczym złamanie godności państwa polskiego i niepodległości. I odpowiedzią na to było pierwsze w istocie polskie powstanie. Powstanie szlachetnie jeszcze, nie ogólnonarodowe, choć w niektórych regionach, na Kurpiach zwłaszcza, uczestniczyli w nim także chłopi. To była tak zwana Konfederacja Dzikowska, zawiązana ostatecznie w 1734 roku, ale walki trwały od 1733. I to właśnie od Konfederacji Dzikowskiej zaczyna się ten odruch. Skoro zabrano nam wolność, podeptano naszą godność, skoro obce imperium, Rosja, tak, od początku była to Rosja, chce decydować o tym, kto ma nami rządzić, to zostaje nam z bronią w ręku wystąpić przeciwko temu upodleniu. Zapomnieliśmy o Konfederacji Dzikowskiej, słabo ją pamiętamy, a przecież te same, można powiedzieć, kanoniczne elementy kolejnych powstań pojawiają się już wtedy, w tamtym zapomnianym powstaniu. Powstanie z konieczności skierowane przeciwko Rosji, rozbite przez wojska rosyjskie. Pierwszy raz też dużą masą powstańcy zostali wysłani na Syberię, właśnie ci z 1733-1734 roku. I także pierwsi skierowali swój apel wolnościowy nie tylko do Polaków, ale także do żołnierzy rosyjskich, żeby odwrócili swoje bagnety przeciwko władzy, która ich także przecież uciska, upadla i zniewala. To także jest element polskiej tradycji powstańczej, o którym nie wolno zapomnieć i który trzeba stale przypominać także dzisiaj, kiedy mówi nam się, że powstania polskie wszystkie są te właśnie przegrane antyrosyjskie. To zbyt daleko idące uproszczenie. W sensie geopolitycznym, w sensie ściśle politycznym, powstania były wymierzone w Imperium Rosyjskie, w jego wolę zniewalania sąsiadów. Ale każde z tych powstań, od zrywu Dzikowian poczynając, szukało jednocześnie sojuszników, potencjalnych sojuszników w Imperium Rosyjskim, to znaczy wśród poddanych Imperium Rosyjskiego, w wielonarodowym żywiole Imperium Rosyjskiego, do kozaków w pierwszym rzędzie, odwołując się, tych kozaków niepolskich, jeśli można tak powiedzieć, ale także do samych Rosjan, żołnierzy rosyjskich, by zrozumieli, że ten system jest także ich oprawcą. Te same elementy odnajdujemy w kolejnym wielkim powstaniu, już bardziej znanym, częściej wspominanym,
powstaniu, jakim była Konfederacja Barska, najdłużej trwające, najbardziej powszechne powstanie ze wszystkich powstań polskich, tych z bronią w ręku oczywiście, bo największym powstaniem polskim była Solidarność. Ale tych, których złapano za szable, za gwintówki, to właśnie Konfederacja Barska była doświadczeniem najpowszechniejszym. Blisko 200 tysięcy ludzi przewinęło się przez prawie 5 lat, bo prawie tyle trwała Konfederacja Barska od lutego 1768 roku do niemal końca roku 1772. I znów to samo, apele do wojsk rosyjskich, do kozaków, nieskuteczne, ale nowa myśl, niezwykle ciekawa, ważna, która także wiąże się z kolejnymi powstaniami, w których dojrzewa nie tylko czyn, kształtuje się pewnego rodzaju etos niezgody na zniewolenie, ale dojrzewa także myśl polityczna. Ona pierwszy raz pojawia się w sposób bardziej wykrystalizowany właśnie w Konfederacji Barskiej. To jest poszukiwanie sojuszników na peryferiach Imperium Rosyjskiego, tak samo jak Polska zagrożonych przez ekspansję tego imperium. I tutaj posłanie do Hanatu Krymskiego i poszukiwanie dalej idących zagrożonych ekspansją rosyjską sąsiadów na Zakaukaziu. To są pierwsze odkrycia barżan dyplomacji Konfederacji Barskiej kierowanej przez biskupa kamienieckiego Michała Kraśnińskiego. To jest także część dorobku polskiej myśli powstańczej, polskiego czynu powstańczego, który z tą myślą się wiąże. Myśl prometejska, tak, to słowo może być użyte już w odniesieniu, choć oczywiście samo pojęcie pojawi się dopiero tuż przed I wojną światową, a rozwinie się w okresie międzywojennym przy obozie marszałka Piłsudskiego. To jednak zalążki tej myśli pojawiają się od początku tej sytuacji, na którą odpowiedzią były polskie powstania, w której Polacy szukali innych narodów znajdujących się w podobnie zagrożonym albo już zniewolonym położeniu, by z nimi porozumieć się, by z nimi organizować wspólne wystąpienie. Konfederacja Barska bardzo często przedstawiana była w późniejszej, bezpośrednio późniejszej propagandzie tej monitora Stanisławowskiego, oświeconych, wyfraczonych, modnych Polaków, jako przejaw anachronicznego właśnie, zawstydzającego swoją ciemnotą zrywu jakiejś starej polskości, która powinna odejść do lamusa. A jednak, choć często obciąża się tamto powstanie odpowiedzialnością za pierwszy rozbiór Polski, tak jakby Rosja nie planowała tego i Prusy przede wszystkim, Fryderyk II, i nie zamierzali tego dokonać i nie dokonaliby tego w innej sytuacji, kiedy Polska nie protestowałaby zbrojnie przeciwko upodleniu. Otóż niezależnie od tych oskarżeń, jakie wysuwa się i wysuwało się od początku przeciwko Konfederacji Barskiej, widzimy dzisiaj z perspektywy historycznej, udowodnił to najwybitniejszy historyk tej epoki i tego wydarzenia, Władysław Konopczyński w swoim monumentalnym dwutomowym dziele o Konfederacji Barskiej, to właśnie Konfederacja Barska obudziła świadomość narodową, uśpioną w okresie panowania Augusta III, obudziła czynem, obudziła tym właśnie czynem, który wydawał się tak mało efektowny. Przecież wojsko rosyjskie goniło po całej Rzeczpospolitej powstańców. Na palcach obu rąk można policzyć zwycięskie potyczki, zwłaszcza te pod dowództwem Kazimierza Pułaskiego, czy jego ojca. A na ogół były to właśnie klasyczne takie przegrane, można powiedzieć, w których poszli nasi w bój bez broni, w każdym razie bez armat, tylko ze swoją rodową szablą. I przegrywali w starciu z regularną armią rosyjską, której zresztą triumfy, pierwsze swoje triumfy święcił najwybitniejszy wódz XVIII wieku, tak, Aleksander Suworow. Otóż warto
uświadomić sobie i zaczęto to sobie uświadamiać także dość szybko, a jeszcze raz powtórzę, udowodnił to w szerokiej panoramie historycznej Władysław Konopczyński, że fakt, że 200 tysięcy ludzi przeszło przez Konfederację Barską, znów oczywiście kilkanaście tysięcy poszło na Syberię, wiele tysięcy zginęło, ale to było poruszenie masowe na ogromną skalę, przecież cała Rzeczpospolita Szlachecka liczyła wtedy około 11 po okrojeniu 9 milionów mieszkańców, no powiedzmy około 10, z czego około miliona, to najwyżej miliona, to była szlachta. A więc blisko 20% stanu szlacheckiego, bo było to jednak powstanie przede wszystkim szlacheckie, wziął udział w tym zrywie. To ogromny procent, to niesłychanie duże uczestnictwo. Można powiedzieć, że rodzinnie cały stan szlachecki był z tym powstaniem związany. I ci, którzy przeciwko temu powstaniu wystąpili, byli coraz bardziej, jeśli można tak powiedzieć, przez swój brak odwagi, może tak to nazwijmy, a w przypadku walki przeciwko Konfederacji Barskiej, przez swoje zaprzaństwo, zawstydzenie. To zawstydzenie związane z, można tak powiedzieć, z tym, że tylko właśnie te masy oskarżane o ciemnoty szlacheckie, które wystąpiły w tym wielkim powstaniu, broniły honoru Polski, sprawiło, że potem z taką energią Rzeczpospolita i jej elity wzięły się do naprawiania systemu państwowego. To odrodzenie, które przychodzi po 1772 roku, praca Komisji Edukacji Narodowej, praca Szkoły Rycerskiej, praca tysięcy ludzi na rzecz odbudowania siły Rzeczpospolitej, nie byłaby możliwa bez tego właśnie moralnego porywu, moralnego zobowiązania, które zostawiła Konfederacja Barska. I jeszcze jeden aspekt, o którym warto pamiętać. Jeśli Państwo rozejrzycie się po Polsce, tej Polsce, która kończyłaby się na granicach I Rzeczpospolitej na zachodzie, a więc do Śląska, do Wielkopolski, z kawałkiem Pomorza, to nie ma właściwie miejsca na mapie, gdzie nie byłoby miejsca bitew Konfederatów Barskich, gdzie nie byłoby cmentarzy, których już nie ma, nie widać ich, ale one są w najmniejszych wsiach, zapadły się już pod ziemię. Ale tak jak właśnie powstanie styczniowe, tak Konfederacja Barska była najpowszechniejszym, najbardziej rozprzestrzenionym ruchem w skali całego kraju, i w związku z tym wszędzie pozostawiła pamięć lokalną także. Gdybyście Państwo poszperali w historii lokalnej rozmaitych gmin, Małopolski, Wielkopolski, Pomorza nawet, no, nie wspomnę oczywiście o ziemiach, które dziś już do Polski nie należą, to wszędzie można spotkać jakiś element tradycji barskiej. To jest bardzo ważne, ten stopień rozpowszechnienia tego ruchu, ponieważ on zostawiał pamięć masową. Pani Barska, pamiętacie Państwo, jakie emocje budzi, jak do tego nawiązuje i Mickiewicz w Panu Tadeuszu, i Aleksander Fredro w Zemście. To jest właśnie ta pamiątka najcenniejsza, legitymacja patriotyzmu, szczerego patriotyzmu, ta broń, z której używano w walce przeciwko Moskalowi w Konfederacji Barskiej. Otóż przypominam ten aspekt pobudzenia, odrodzenia, zmobilizowania opinii patriotycznej przez czyn barski, by podprowadzić Państwa dalej ku rozumieniu tego, czym było powstanie styczniowe także i odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście skończyło się klęską. Ale wymieńmy dalej jeszcze te powstania kolejne. Oczywiście insurekcja kościuszkowska 1794 roku. Powstanie poznańskie 1806 roku. To można powiedzieć właśnie przykład powstania zwycięskiego. Za chwilę do tego wrócimy. Powstali poznańczanie i za chwilę wkracza Napoleon i tworzy się Księstwo Warszawskie. Potem to kolejne wielkie powstanie, stające w jednym rzędzie z Konfederacją Barską, z insurekcją kościuszkowską i powstaniem styczniowym, które po nim następuje. To oczywiście powstanie listopadowe 1830-31. I tu najczęściej
Powstanie listopadowe stawiamy obok powstania styczniowego, porównujemy je, porównujemy szanse, porównujemy stopień bezsensu jednego i drugiego. Otóż chcę zwrócić uwagę Państwa na jeden aspekt. Powstanie listopadowe było powstaniem o wiele mniej radykalnym w swoich celach politycznych od powstania styczniowego. To nie było powstanie skierowane formalnie przeciwko Rosji. To było powstanie, które głosiło w punkcie wyjścia potrzebę przestrzegania praw nadanych Królestwu Polskiemu na Kongresie Wiedeńskim przez cara rosyjskiego Aleksandra I i przestrzegania obietnic, które ten sam car złożył na otwarciu Sejmu w 1818 roku, sugerując, że przewiduje dołączenie do Królestwa Polskiego ziem zabranych, czyli Litwy i Rusi. A więc było to powstanie stojące na gruncie jeszcze legalizmu i możliwego kompromisu z Imperium Rosyjskim. Kompromisu, który został odrzucony przez cara Mikołaja I. To było powstanie oczywiście, które dysponowało swoją wyszkoloną przez księcia Konstantego i w szkole napoleońskiej wcześniej armią. Powstanie, które wydawało się miało bez porównania większe szanse zwycięstwa niż te z roku 1863. A jednak, jak historycy przyglądają się bliżej obydwu tym powstaniom, najwybitniejszym historykiem powstania listopadowego jest dzisiaj profesor Władysław Zajewski z Gdańska, i przypatrują się także szansom powstania styczniowego, to widać, że w sensie koniunktury międzynarodowej znacznie większe szanse, lepsza była sytuacja powstania styczniowego, choć o tym często zapominamy. Powstanie styczniowe miało większą szansę uzyskać pomoc międzynarodową i uzyskało zresztą od strony dyplomatycznej więcej, choć jak wiemy oczywiście niedostatecznie więcej, od powstania listopadowego. Wynikało to po prostu z faktu, że w roku 1830 cała Europa drżała przed Rosją. W roku 1863 Rosja była po przegranej wojnie, wojnie krymskiej, w której straciła dużo ze swego prestiżu i w której szukała dopiero nowych sojuszników, rozglądała się za nową konstrukcją swojego bezpieczeństwa i przewagi w Europie, w każdym razie w Europie Centralnej, wybierając między Prusami a Francją. Nie chcę rozwijać tego wątku, jeśli będzie on przez Państwa jakoś podjęty w dyskusji, chętnie do niego wrócę. Tutaj chcę tylko podkreślić samą ciągłość tych powstańczych zrywów i to, że przecież nie obejmuje ta lista kolejnych powstań tylko tych największych, o których mówiłem, bo przecież między powstaniem listopadowym a styczniowym jest powstanie krakowskie z 1846, to utopione we krwi, utoczonej przez podburzonych przez austriackich urzędników chłopów. Powstanie wielkopolskie w 1848 roku. Jedyne powstanie wielkopolskie, które przegrało, można powiedzieć. Toczące się także walki w Krakowie i we Lwowie w tym samym 1848 roku. To także jest tradycja powstańcza. Nie można do niej podchodzić tylko przez pryzmat znanej sztuki Adolfa Nowaczyńskiego Wiosna Narodów. Przez pryzmat taki półżartobliwo-szyderczy. To także jest część polskiej tradycji powstańczo-niepodległościowej. I potem przychodzi właśnie to, co dla nas dzisiaj najważniejsze, czyli moment, w którym dojrzewa kolejne wielkie powstanie. Powstanie styczniowe. Poprzedza je rewolucja moralna. Mówię o tym dlatego także, przypominam to także dlatego, że często do tego pojęcia, do tej myśli, do tego wspomnienia wracał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w kilku rozmowach, które miałem zaszczyt z nim przeprowadzić, i wraca także jego brat w rozmowach poświęconych historii Polski. Właśnie z tym przekonaniem, że po okresie spodlenia moralnego, po okresie, kiedy wydaje się, że społeczeństwo jest już pogodzone ze statusem niewolników, następuje taki trudno wytłumaczalny zwrot opinii, kiedy nurtujące gdzieś podziemnie myśli, idee mobilizują społeczeństwo do wystąpienia, do śmiałego, odważnego wystąpienia. Czasem mija jedno, czasem dwa pokolenia. W
pewien niemiecki pisarz użył innej metafory, twierdząc, że po pokoleniu bohaterów następuje pokolenie kelnerów i następna zmiana. Myślę, że tak nie jest, że to nie jest sprawa pokoleniowa tylko. Ale fenomen rewolucji moralnej w Królestwie Polskim jest bardzo ważny dla zrozumienia decyzji o powstaniu styczniowym, ponieważ to właśnie sytuacja, w której Rosja osłabła po przegranej wojnie krymskiej, kiedy okazało się, że kolejne postulaty zgłaszane przez ożywione społeczeństwo polskie pod adresem władz carskich, by zelżał nacisk w Polsce, by zrealizować minimalne postulaty tego społeczeństwa, są odrzucane przez Rosję, kiedy okazało się, że nie ma możliwości kompromisu, wbrew temu, co mówił Stomma, wbrew temu, co mówi dzisiejszy ruch poparcia Putina, co mówią kolejne ruchy poparcia Moskwy w Polsce, jakie trwają od 1717 roku, nieprzerwanie. Te możliwości kompromisu z Rosją wyglądają zawsze tak samo. Tak jak streścił to najdobitniej car Mikołaj I. Znam tylko dwa rodzaje Polaków. Tych, którymi gardzę i tych, którymi nienawidzę. Tych, których nienawidzę. I my mamy do wyboru jedną z tych ról, z tych można powiedzieć, postaw. Otóż przekonali się o tym delegaci szlachty Królestwa Polskiego, kiedy na spotkaniu w Łazienkach z carem Aleksandrem II, który odwiedzał pierwszy raz Królestwo Polskie, usłyszeli właśnie to słynne point de reverie: żadnych marzeń, panowie, będę kontynuował politykę swojego ojca. Jedynym celem, który mnie przyświeca i który wy powinniście zaakceptować, jest zlanie się społeczeństwa polskiego z Rosją. To jasno i dobitnie budzący nadzieje całej Europy car. To jest moja polityka, tak samo jak była polityka mojego ojca. Być może znajdę gdzieś tutaj dobitne polecenia wydawane przez Mikołaja w sprawie polskiej, które warto przytoczyć, kiedy właśnie wraca to pytanie, no dlaczego? Dlaczego? Po co te powstania, skoro przecież można było dogadać się z Rosją? Przytoczę dwa pouczenia cara Mikołaja, najpierw dla księcia Iwana Paskiewicza, a potem dla syna Aleksandra, późniejszego Aleksandra II. Najpierw dla Paskiewicza, księcia namiestnika warszawskiego. Что же касается до края, то хотя ты уверяешь, что через 10 лет, а я остаюсь при 97, он и придет в желаемое положение, но я скорее надеюсь по этой части на русские штыки и картечь, чем на все другие меры. Страх один, по-моему, действителен на поляков. Jeżeli chodzi o ten kraj, to choć zapewniasz, że za lat 10 dojdzie on do stanu, jakiego sobie życzymy, pisał w 1838 roku do Paskiewicza Mikołaj. Ja obstaję przy 97 latach, ale bardziej liczę w tej mierze na rosyjskie bagnety i kartacze niż na inne środki. Tylko strach, moim zdaniem, oddziałuje na Polaków. I drugie. Z 1845 do syna. Один страх и убеждение потерять все последнее, что осталось, их еще удерживает. Доколь мы сильны, ни одним числом войск, но неумолимыми мерами сближения с Россией, лишением их всех особенностей, составляющих остаток их мнимой народности, дотоль мы будем иметь верх, хотя со временем и при постоянной настойчивости. Но лишь только мы ослабнем, или в мерах сих, или вдадимся в доверчивость к ним, все пропадет, и гибель неминуема. Powstrzymuje ich tylko strach i obawa przed utratą ich, czyli Polaków, i obawa przed utratą tego wszystkiego, co im jeszcze do stracenia zostało. Myślę, jakże aktualne słowa dzisiaj. Także. To jest istota ruchu poparcia Putina. Dopóki siłą naszą jest nie tylko liczebność wojskowa, lecz i nieubłagane środki zespolenia z Rosją, pozbawienia ich wszelkiej odrębności, która stanowi resztkę ich rzekomej narodowości, dopóty mieć będziemy nad nimi przewagę, choć dopiero za jakiś czas i przy pełnej konsekwencji. Lecz jeśli tylko osłabniemy w stosowaniu tych środków, albo też pozwolimy sobie na jakiekolwiek zaufanie im, wszystko przepadnie i czeka nas niechybna zguba.
pisał w kwietniu 1845 roku car Mikołaj. Otóż, jeśli ktoś chce mówić, że był możliwy kompromis z Rosją, to niech zmierzy się z tymi deklaracjami i setkami innych, choćby z korespondencją Aleksandra II już z jego bratem, księciem, kolejnym wielkim księciem Konstantym w Warszawie, tyle że już nie Konstantym Pawłowiczem, a Konstantym Mikołajewiczem, młodszym bratem Aleksandra II, który został wysłany do Warszawy, by ostatecznie rozwiązać problem kłopotliwy z kolejnymi miesiącami rewolucji moralnej, problem Polski. Ta korespondencja wydana w 1963 roku stanowi jedno z najważniejszych, najciekawszych źródeł właśnie do polityki rosyjskiej. Jak car poucza swojego brata, by nie ustępował ani o milimetr, by zaostrzył środki niszczące wolę Polaków zachowania swojej tożsamości. Tylko tak należy postępować z Polakami. Tak należy postępować, żeby uratować imperium. Albo uratujemy imperium i zniszczymy Polaków i polskość, albo pozwolimy Polakom posunąć się choćby o centymetr w ich roszczeniach, w ich dążeniach i wtedy przepadnie imperium. To przekonanie było wpojone do szpiku kości nie tylko władców Rosji, ale także całego aparatu administracyjnego, który Polską zarządzał. Otóż tym, którzy mówią, że powstania nie musiały wybuchnąć, bo przecież z Rosją można było się porozumieć, trzeba przypomnieć i tę daną, prostą daną. Tym, którzy jak Stomma zastanawiali się, a dlaczego powstania nie wybuchały częściej przeciwko Austrii czy przeciwko Prusom, choć też wybuchały. Ta dana niezwykle prosta to procent udziału trzech rozbiorców w terytorium Rzeczpospolitej, tej w granicach z 1772 roku. Rosja zajęła, stale to przypominam, bo to jest dana, która wciąż umyka jakoś podręczniki szkolne, które zresztą i tak nikt nie czyta, nie informują o tym, nigdy nie informowały. W roku 1815 ten podział kształtował się na 100 lat po Kongresie Wiedeńskim. I według tego podziału Rosja zajmowała 82% terytorium Rzeczpospolitej. Austria 11%, a Prusy 7%. To przepraszam, jak można było walczyć o niepodległość Polski, odzyskując 7% albo 11%, albo nawet 7 i 11% razem wzięte. Każde powstanie musiało uderzyć w Rosję, każde powstanie narodowe, którego celem była niepodległość Polski. Rosję, która zajmowała takie, a nie inne stanowisko w sprawie niepodległości Polski, takie, jakie wyraziłem przed chwilą, Rosję imperialną oczywiście. I Rosję, która zatrzymywała tyle, a nie mniej, terytorium Rzeczpospolitej, włącznie z jej centrum, z jej stolicą, z jej najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi. Otóż, to przypomniawszy, wracam do powstania styczniowego, by przekonać Państwa, że próba, którą podjął margrabia Aleksander Wielopolski, bohater bardzo czczony przez tak różne postaci jak Józef Piłsudski i generał Wojciech Jaruzelski, była skazana na porażkę. I to, powiedziałbym, jest ten element myśli Piłsudskiego, podziw dla margrabiego Wielopolskiego, który zasługuje moim zdaniem na najsurowszą krytykę w odniesieniu do marszałka. Ponieważ to jest ten rys, który odciśnie się także złym cieniem na postępowaniu marszałka. Tu mówię już o innym zagadnieniu, ale choć jestem gorącym wielbicielem polityki Piłsudskiego zagranicznej, to wydaje mi się, że to, co stało się w maju 26 roku i to, co potem Piłsudski mówił o społeczeństwie polskim, no bardzo obciąża jego hipotekę jako polityka. Polityk, który całkowicie gardzi społeczeństwem, którym rządzi, nie jest dobrym politykiem. A to właśnie podziwiał marszałek Piłsudski w Wielopolskim. Absolutną pogardę do społeczeństwa. Poczucie, że tylko on jeden ma rację, on jeden, czyli margrabia Wielopolski. I wbrew tej hołocie, temu tłumowi, którym przyszło mu rządzić, będzie decydował o przyszłości narodu, wbrew temu narodowi. Niestety zawsze kończy się tego rodzaju decyzja
źle. Oczywiście w przypadku Piłsudskiego było zupełnie inaczej, a to dlatego, że Piłsudski miał czas i miał ogromne zasługi, które powodowały, że mógł do siebie przekonać bardzo dużą część społeczeństwa. Inaczej niż margrabia Wielopolski, który na każdym kroku prowokował społeczeństwo. Starał się okazywać ostentacyjnie tę właśnie pogardę i przekonanie, że on jeden porozumie się z carem, on jeden porozumie się z jego namiestnikiem, młodszym bratem i on jeden przeprowadzi reformy wbrew społeczeństwu, który nie rozumie ich możliwości. Otóż nie było to możliwe z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że społeczeństwo odrzucające całkowicie tego rodzaju sposób prowadzenia polityki nie mogło stać się jej narzędziem. A po drugie, może nawet ważniejsze, Rosja nie przewidywała w żadnym momencie, także w roku 1862, realnego kompromisu z Polską. Realna polityka rosyjska, jaka wtedy była już realizowana, opierała się na projektach rozwijanych od roku 1858 przez grupę młodych, stosunkowo młodych urzędników, którzy przygotowywali wielką reformę chłopską w Imperium Rosyjskim. Reformę, która odbyła się w dwóch etapach. W 1861 ogłoszono jej pierwszy etap w odniesieniu do większości Imperium Rosyjskiego, a dopiero w 1864, właśnie wskutek powstania styczniowego, rozszerzona została na ziemię Królestwa Polskiego i tak zwane ziemie zabrane. Otóż sednem tego projektu, który rozwijali m.in. Dymitr Milutin, o tym najlepiej, najwnikliwiej napisał autor fenomenalnej monografii tego problemu, Henryk Głębocki, Fatalna sprawa, kwestia Polska w polityce rosyjskiej 1856-1866. Mam nadzieję, że ta książka zostanie wznowiona. Otóż sedno tej polityki polegało na tym, by uwłaszczyć chłopów w taki sposób, by poczuli się oni obdarowani przez dobrego cara i dałoby się ich wykorzystać przeciwko ksiądzom i panom, bo tak w takim właśnie żargonie, prawda, określano podstawowy konflikt społeczny, który, czy społeczno-polityczny, który władze rosyjskie chciały w Polsce rozpętać. Chłopi, dobrzy poddani, potencjalnie w dłuższej perspektywie czasu dobrzy Rosjanie, przeciwko księżom i szlachcie, których należy wytępić, osłabić, wykorzenić ostatecznie, odciąć właśnie od tych chłopów korzeni. Otóż powstanie motywowane było, warto to przypomnieć, dwoma niezwykle ważnymi elementami. Przypominał o nich najwybitniejszy obok Stefana Kieniewicza, historyk tego okresu, najwybitniejszy także historyk krakowski drugiej połowy XX wieku, Henryk Bereszycki. Otóż przypominał on, że korygując trochę Kieniewicza, troszkę powiedziałbym zbyt obciążonego marksistowską ortodoksją w tej sprawie, że sprawa udziału nie tylko czerwonych, czyli inicjatorów powstania, tych bardziej radykalnych, ale także obozu białych, reprezentującego średnią i bogatszą szlachtę, ziemiaństwo, nie była tylko motywowana strachem przed przejęciem powstania przez właśnie siły radykalne, ale była motywowana właśnie kompleksem targowicy, kompleksem słabego udziału we wcześniejszych walkach lub udziału w tych walkach po niewłaściwej stronie. To był bardzo ważny motyw. Teraz musimy dać świadectwo, że jesteśmy dobrymi Polakami. Nie możemy pozwolić, by tylko ci młodzi radykałowie, tak jak zaczęli powstanie w 1830 roku, teraz zostali sami, by powtórzyła się sytuacja, w której w tradycji polskiej nazwisko Branicki, Rzewuski, Potocki, wielkie nazwiska historyczne będą brzmiały wyłącznie tą fałszywą nutą, którą tak opisał w Polonezie w 12 księdze pana Tadeusza Adamickiewicz. To był bardzo ważny motyw. Nie, musimy dać świadectwo swojego patriotyzmu, patriotyzmu ziemiaństwa, soli tej tradycji, tej ziemi, polskości. Ale był także drugi motyw.
To był motyw społeczny. Musimy właśnie zrealizować to zadanie, którego nie udało się zrealizować w roku 1830-31. To znaczy pociągnąć za sobą chłopów do polskości. Wszyscy wiemy, jak opisywany jest udział chłopów w powstaniu styczniowym. Mamy przed oczami, bo jesteśmy wykształceni w szkołach, w których jeszcze tego uczono, rozdziobią nas kruki wrony Żeromskiego. Mamy przed oczami obraz tego chłopa, który zrywa martwemu powstańcowi buty z nóg. Tak, w większości tak wyglądał udział chłopów w powstaniu styczniowym, choć nie wszędzie. Były także oddziały chłopskie. Powiedziałem już, że szczególnie Litwini, chłopi litewscy, żmudcy wystąpili bardzo jednoznacznie po stronie powstania. Ale czy ten fakt, że nie udało się poderwać powstańcom chłopów do współpracy, przekreśla znaczenie powstania styczniowego jako przełomu w dojrzewaniu chłopów do polskości? Otóż wszyscy dzisiaj historycy są zgodni, że powstanie miało ogromną rolę właśnie w spolonizowaniu chłopów, którzy przecież w punkcie wyjścia byli tutejszymi. Nasi przodkowie, bo przecież w ogromnej większości wywodzimy się właśnie z chłopstwa, byli, mieli świadomość w połowie wieku XIX tutejszych, nie Polaków, prawda? Identyfikowali się religijnie oczywiście jako katolicy, ale świadomość polska była na bardzo niskim poziomie, czego dowodził właśnie między innymi słaby ich udział w kolejnych zrywach narodowych. Otóż to, że powstanie zaczęło się od deklaracji uwłaszczenia chłopów, maksymalnie rozkolportowanej, i to uwłaszczenia daleko bardziej korzystnego dla chłopów niż to, które zaofiarował wcześniej chłopom rosyjskim car, że tak w całej swojej propagandzie nastawione było na poderwanie chłopów, miało ogromne pozytywne znaczenie, które streszcza właśnie najlepiej profesor Wereszycki. Dlatego sięgnę do cytatu z jego opracowania. Już sekundkę. Jaki jest bilans strat i zysków tego powstania? Na pewno naczelnym i niekwestionowanym osiągnięciem jest uwłaszczenie chłopów na warunkach korzystniejszych niż na ziemiach cesarstwa. Bo car musiał uwłaszczyć na tych dużo korzystniejszych warunkach chłopów Królestwa Polskiego niż własnych chłopów, a to dlatego, że właśnie chciał ich wyrwać jakby spod uroku, spod oddziaływania tej propagandy powstańczej. Wreszcie na pewno korzystny dla układów społeczno-ekonomicznych i kulturalnych królestwa był fakt likwidacji wielu słabych gospodarczo majątków szlacheckich. Ludzie wygnani z folwarków poszli do przemysłu i handlu. Wytworzył się nowy, bardziej nowoczesny typ człowieka. Powstały kadry polskie dla tworzącego się w oparciu o obcy kapitał przemysłu i handlu w królestwie. Ruina folwarków szlacheckich wyemancypowała dużą grupę kobiet polskich, a równocześnie zasiliła środowiska miast polskich elementem bardzo patriotycznym, przysposobionym do rozwijania kultury polskiej, jedynej w gruncie rzeczy ostoi polskości, jedynej realnej siły narodowej, która pozwoliła przetrwać dalsze pół wieku niewoli państwowej. Wreszcie polskość pokonana na polu bitwy walczy w królestwie dalej, ale już innymi metodami o duszę chłopa polskiego. Praca oświatowa na wsi i w mieście, wielka imponująca akcja tajnej oświaty, przedłużenie jakby władz i działań tajnego rządu narodowego, to wszystko wywodzi się z ducha powstania styczniowego, z przekonania, że nie ma kapitulacji, że nawet klęska nie kończy walki o wolność. Tradycję tej walki przekazało mieszczaństwo królestwa rodzącej się zaraz po powstaniu nowoczesnej klasie robotniczej. Początki ruchu robotniczego były ułatwione dzięki nastawieniu, które okres powstania zakorzenił w miastach i miasteczkach królestwa. Robotnicy związani jeszcze z wsią potrafili z kolei przenieść te tradycje i do chłopów i skutecznie przeciwdziałać wszelkim wysiłkom rządu carskiego, aby z chłopa polskiego uczynić podporę panowania zaborcy. Koniec tego długiego cytatu i jeszcze słowo komentarza ode mnie.
Otóż w każdym przypadku świadomość narodowa po uwłaszczeniu przychodziła do chłopów w okresie od 30 do 50 lat. Po prostu chłop musiał zapomnieć pańszczyznę. Do tego się to sprowadzało. Dopóki pańszczyzna była głównym wspomnieniem, horyzontem wyobrażenia chłopa o jego stosunku do pana, do ziemianina, nie mogło być między nimi głębokiej współpracy, nie mogło być między nimi porozumienia. Dlatego czas był potrzebny, czas, którego oczywiście nie ma w powstaniu. W powstaniu nie było możliwe przekonanie chłopów ani w listopadowym, ani w styczniowym. Potrzebny był właśnie ten czas jednego, dwóch pokoleń. Ten czas uzyskali chłopi polscy po roku 1864 w przypadku zaboru rosyjskiego na warunkach lepszych niż jacykolwiek inni chłopi w Imperium Rosyjskim. To po pierwsze, to właśnie było wynikiem odpowiedzi rządu carskiego na bardzo wysoko, jak to się dzisiaj mówi, zawieszoną poprzeczkę pod tym względem przez polskich powstańców. Ale po drugie, i to jest nie mniej ważne, powstanie pozostawiło znów poczucie ogromnego zobowiązania u tych, którzy wyszli z powstania, a ponad 100 tysięcy ludzi przewinęło się przez szeregi powstańcze, że choć z bronią w ręku nie da się już upominać o polską niepodległość, to teraz najważniejsze jest dokończenie tego, co powstanie tylko zaczęło, a więc sprawy uczynienia z chłopów Polaków, wygrania tej walki, która toczy się dalej z Rosją carską o duszę polskich chłopów. Stopień zaangażowania w tę walkę był ściśle związany właśnie z poczuciem zobowiązania, jakie rodziła ofiara powstania styczniowego. To nie jest tak, że to powstanie przegrało w tym sensie. Wygrało dlatego, że zostawiło właśnie to poczucie ogromnego długu u tych, którzy przeżyli, którzy nie wzięli udziału, którzy byli za młodzi, którzy urodzili się później, którzy jak matka marszałka Piłsudskiego, a to były tysiące takich kobiet, wychowywała swoje dzieci w kulcie powstania, w kulcie, można tak powiedzieć, właśnie tej potrzeby walki o niepodległość wszystkimi środkami. To wszystko były kumulujące się nawzajem efekty, efekty moralnego wstrząsu, jakim było powstanie. Właśnie tego poczucia zobowiązania. Tego, że chociaż krytykowano często także uczestnicy powstania, sam jego przebieg, krytykowano jego sens, to jednak nikt nie krytykował bohaterstwa, ofiarności powstańców i każdy wychodził z założenia, że trzeba prowadzić tę walkę innymi metodami, żeby ona była wygrana. I pisze o tym tak bardzo pięknie Henryk Wereszycki. Jest jakaś wielkość uderzająca w tym powstaniu. Ta nieugiętość walki prowadzonej bez widocznych szans zwycięstwa. Jest wielkość w obliczu klęski, z której podnieśliśmy się w tak krótkim czasie. Wielkość nieuzbrojonego narodu walczącego z przemożną potęgą wielkiego imperium. Wielkość podziemnego państwa rządzącego przez rok narodem. Rzecz wówczas bez precedensu na świecie. Imponowaliśmy wrogom i obojętnym nawet narodom Europy. Tradycja powstania styczniowego stała się jednym z fundamentów wychowania narodowego. Żyła ona przez cały czas od jego upadku aż do odzyskania niepodległości. Bo też to powstanie objęło bardzo szerokie masy uczestników, a tym samym stało się niezmiernie silnym bodźcem do uświadomienia narodowego, siły sprawczej zwycięstwa w walce o niepodległość. Powstanie styczniowe uczy nas, że naród polski potrafi przetrwać każdą klęskę i uczynić z niej zaczyn późniejszego zwycięstwa. Te słowa z tekstu pisanego w 1982 roku przez już 84-letniego profesora Wereszyckiego. Gdyby dzisiaj wydrukował je w prasie polskiej, no myślę, że mógłby je wydrukować w Gazecie Polskiej, może w naszym dzienniku, nigdzie indziej. Na pewno nie w Tygodniku Powszechnym, którym jeszcze mógł wydrukować te słowa w roku 82. Byłby wyszydzony. Ale byłby wyszydzony przez ludzi, których niekoniecznie oskarżałbym o złą wolę, ale o brak rozpoznania rzeczywistości, o brak zrozumienia polskiej historii. Niektórzy mają oczywiście złą wolę, ale nie wszyscy. Ta propaganda, która sączy się od wielu dekad przecież, co najmniej od 17 września 1939 roku, zgodnie z którą polskość to nienormalność. Polskość to garb, którego trzeba się pozbyć.
Polskość to garb, którego główny ciężar polega właśnie na tradycji powstańczej, na tradycji ofiar ponoszonych dla ojczyzny. Ta tradycja szyderstwa z tak rozumianej polskości zakorzeniła się głębiej niż kiedykolwiek indziej, w jakiejkolwiek innej epoce naszej historii, w III Rzeczpospolitej. I po prostu odcięła od rozumienia historii, od rozumienia rzeczywistości historycznej kolejne już drugie pokolenie, które wychowywane jest przez III RP, jej media przede wszystkim, w mniejszym stopniu przez szkołę. To właśnie jest to zadanie, które stoi przed nami, byśmy się nie wstydzili martyrologii, byśmy się nie wstydzili powstań, byśmy potrafili, używając tych argumentów, które przypomniał prymas Wyszyński, których używał profesor Wereszycki, bronić tej tradycji. Byśmy zrozumieli, ile ona Polsce dała. Raz jeszcze podsumuję moje w każdym razie na ten temat przemyślenia. Jeśli spojrzymy na to, co dało nam przegrane powstanie listopadowe, to tu łatwo może wykazać siłę zwycięstwa w istocie tamtego powstania, ponieważ z tamtego powstania wyrosła wielka emigracja i wyrosła największa w historii polska literatura i polska kultura. To, że Chopin stał się symbolem polskości, to nie przez nocturn, nie przez muzykę abstrakcyjną, która z niczym się nie kojarzy. Chopin dla świata to jest przede wszystkim etiuda rewolucyjna. To jest skojarzenie właśnie z walką, z romantyzmem, wcielonym także w pewien cel polityczny. Niektórzy krytycy muzyczni nawet nad tym ubolewają, że taki nacjonalistyczny ten Chopin. Tak ściśle związany z określoną kulturą. Ale to właśnie jest najbardziej rozpoznawalny na świecie symbol polskości. Ogromna większość narodów nie ma takiego symbolu rozpoznawalnego na całym świecie. My mamy. Tym symbolem dla nas jest Chopin, rozpoznawalny pod każdą szerokością geograficzną, bo mówiący uniwersalnym językiem muzyki. W XIX i pierwszej połowie XX wieku takim symbolem także była literatura polska. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid. Siła oddziaływania tej literatury, która imponowała nie tylko Polakom, ale także sąsiadom. Właśnie w tym uporze łączenia najwyższych uczuć i najwyższych jednocześnie wzlotów ducha literackiego ze sprawą polityczną, ze sprawą walki o wolność, sprawą zrozumiałą także w innych narodach, sprawiła, że na Mickiewiczu wzorowała się literatura, wzorowały się, można powiedzieć, kolejne odrodzenia narodowe wśród naszych sąsiadów na Ukrainie, w Czechach. Syjonizm także wyrósł z nawiązań do polskiej literatury romantycznej. Sam pamiętam, jak Rafael Scharf, ostatni syjonista z Krakowa, który wyemigrował w 1939, miałem okazję go poznać, potrafił wyrecytować z pamięci cały ogromny poemat Ujejskiego Maraton. No, jeszcze niektórzy starsi, ale to już raczej po 80 Polacy potrafią to zrobić. Takie było oddziaływanie polskiej kultury romantycznej. Właśnie to poczucie, że wolność jest niezbywalnym prawem nie tylko każdego człowieka, ale każdego narodu. To Polacy rozprzestrzenili to przekonanie na swoich sąsiadów. Zarazili tą walką o wolność ich. Ale przede wszystkim przyciągali do polskości tych, którzy stykali się z tą kulturą. To była kultura najwyższa, to był wzór najwyższy. Wzór nie tych, którzy leżą, ale tych, którzy powstają. Którzy przeciwko położeniu, trudnemu, tragicznemu położeniu pod przemocą najsilniejszych imperiów w Europie kontynentalnej potrafią rzucić im wyzwanie swojej woli i powstawać, walczyć. To właśnie sprawiło, że do polskości przyciągali tacy ludzie jak Wincenty Pol, pisany właśnie przez Haniemę, jak Aleksander Brückner, jak właśnie Chopin, który stał się po ojcu Francuzie jednak stuprocentowym Polakiem, jak Czech czy Morawianin Matejko, jak tysiące i tysiące innych przybyszy, urzędników niemieckich, czeskich, także rosyjskich, ludzi, którzy tutaj przybywali do polskości z miejscowych Żydów,
przykładem najpiękniejszym, znanym z literatury, jest oczywiście Rachel z Wesela Wyspiańskiego, Perel Singerówna. Jej piękna biografia jest biografią typową, a nie wyjątkową. Setki, tysiące takich młodych Żydówek przylgnęło do polskości właśnie w końcu XIX wieku, w tym czasie po Powstaniu Styczniowym, kiedy dzisiaj powiedzielibyśmy się, no dno najgorsze, przegrane powstanie, złamane nadzieje, ale właśnie ta kultura powstania, walki, kultura zapisana w tradycji romantycznej przede wszystkim, przemawiała niesłychanie silnie do wyobrażenia ludzi, którzy szukali wyższych wartości, którzy szukali wyższej kultury. Powstanie styczniowe nie zrodziło tak wielkiej kultury jak powstanie listopadowe. To kwestia geniuszu indywidualnego, który nie kieruje się żadnymi politycznymi motywami. Akurat skupił się on w poprzednich trzech dekadach. Ale powstanie styczniowe daje właśnie ten owoc, o którym powiedziałem przed chwilą, cytując także słowa profesora Wereszyckiego. To właśnie poczucia zobowiązania do prowadzenia dalej wszystkimi możliwymi środkami poza środkiem militarnym, który okazał się nieskuteczny, walki o polskość. Właśnie dlatego, że tylu ludzi położyło swoje życie w tej walce. To trzeba zrobić wszystko, żeby tej walki nie przegrać. I to właśnie przez kolejnych 50 lat Polacy robili. I jakimś podsumowaniem tej walki, tego okresu, staje się moment 5 sierpnia, przypomnijmy, 5 sierpnia 1864 roku, na stokach Cytadeli stracony został Romuald Traugut i czterech jego towarzyszy. To symboliczny koniec powstania styczniowego. I właśnie 5 sierpnia zebrał swoich żołnierzy komendant Piłsudski na Błoniach przy Oleandrach, by przeprowadzić z nimi odprawę przed wymarszem o 3 rano 6 sierpnia 1914 roku, właśnie dlatego, żeby przypomnieć tę właśnie rocznicę, równą 50-lecie śmierci Trauguta, miało być początkiem odrodzenia Polski w kolejnym powstaniu, bo przecież wymarsz pierwszej kadrowej to miał być wymarsz do powstania. To nie miał być udział w wojnie, tylko początek powstania. Powstania, które wtedy jeszcze, jak się wydaje, nie udało się, ale które przecież kumuluje się naprawdę w roku 1918. 50 tysięcy żołnierzy POW, którzy rozbrajają żołnierzy niemieckich w listopadzie 18 roku i austriackich. To jest właśnie to udane polskie powstanie, to dokończenie powstania styczniowego, które dokonuje się w warunkach, można tak powiedzieć, trwałego kultu, pamięci o powstaniu styczniowym. I na koniec, już sam koniec, co także pozwoli na porównanie tamtego czasu z naszym dzisiejszym. Henryk Wereszycki, kilkakrotnie przeze mnie cytowany, odmówił recenzji książki, jednej z tych właśnie, które wyszydzają tradycje powstańcze, choć ta akurat robi to inteligentnie, Tomasza Łubieńskiego, Bić się czy nie bić, wydanej w 1978 roku, ale napisał list do autora, w którym pisał tak. Książka ta przeciwstawia się pojmowaniu naszej niewoli w XIX wieku jako sprawy patetycznej, a właśnie tak odczuwało tę sprawę moje pokolenie. To najszczęśliwsze polskie pokolenie, które nie tylko walczyło o niepodległość, ale ją uzyskało. I tu właśnie robię kwadratowy nawias w tym cytacie, żeby przypomnieć Państwu, że te kolejne powstania, które wybuchały, polskie, 1940 rok, powstanie w Czortkowie, które wybuchło 22 stycznia, właśnie na pamiątkę powstania styczniowego, krwawo stłumione przez NKWD. Znacznie bardziej znane powstanie warszawskie, oczywiście wielkie, kolejne wielkie polskie powstanie. 3 maja w Krakowie w 1946 roku to także kolejne polskie powstanie. Oczywiście 56, 66, 68, 70, 76 i tak dalej. Aż do kwietnia, maja 1988 roku, do ostatnich wielkich strajków tu w Nowej Hucie i w Stoczni Gdańskiej. Tu w Hucie jest krwawo stłumiony, spacyfikowany przez ZOMO w Gdańsku, natomiast rozpoczęto negocjacje. I właśnie ten przełom 88-89 wydaje mi się tu ważny, ponieważ w tym właśnie czasie odebrano nam poczucie, że coś zawdzięczamy powstaniu. Nawet temu najświeższemu powstaniu, Solidarności.
takim momentem przełomowym, w którym zmieniono całkowicie naszą tradycję. Zaczęła się ta straszliwie skuteczna reedukacja polskości, w polactwo. Był 5 czerwca dla mnie 1989 roku, kiedy pan Onyszkiewicz i Bronisław Geremek wystąpili wspólnie ze stwierdzeniem Pacta Sunt Servanda. Źle zagłosowaliście, skreśliliście listę krajową, a myśmy się umówili gdzie indziej, nie w wyborach, że lista krajowa będzie uznana przez was, przez społeczeństwo, przez Hołotę, która znowu nie umie głosować, znowu źle zagłosowała. To było jasno stwierdzone przekonanie, które stało się osnową całej polityki historycznej następnych lat, że Polska zawdzięcza swoją wolność, niepodległość, nie walce o wolność, ale łasce Pana. Że przyjmujemy status wyzwoleńców, że z tym się tylko godzimy. Nic nie zawdzięczamy kolejnym pokoleniom tych, którzy o wolność walczyli, ale zawdzięczamy to zgodzie generała Kiszczaka, generała Jaruzelskiego, że to silniejsi od nas udzielili nam zgody na swoje ustępstwa. W ten sposób właśnie nasze pokolenie nie jest najszczęśliwszym polskim pokoleniem, bo odebrano nam to poczucie zwycięstwa. Odebrano nam to poczucie, że walka o wolność przynosi efekt. Poczucie prawdziwe, bo to przecież walka o wolność przyniosła ten efekt, którym były ustępstwa władzy sowieckiej i władzy tutaj wewnętrznej w Polsce w 1988-1989 roku. Propaganda jednakże była, wydawała się skuteczniejsza. Na ten cytat Henryka Wereszyckiego to wydaje mi się najważniejsze jego zakończenie. Jestem zdania, pisze do Tomasza Ubieńskiego, którego pan nie podziela, że obrona słusznej sprawy dawała Polakom uzasadnione poczucie moralnej wyższości nad zaborcą. A to właśnie było źródłem dumy narodowej, czynnika tak bardzo istotnego dla przetrwania niewoli. Dlatego we wszystkich moich publikacjach starałem się pobudzać dumę z naszych walk o niepodległość. Sądzę bowiem, że i dziś jest ona potrzebna. Dziękuję bardzo. Będą pytania historyczne zapewne, ale zostanę przy swoim pytaniu od razu, może z rozbiegu, bo... To trzech razy sztuka. Bo oprócz strat w ludziach, ponieśliśmy wielkie straty cywilizacyjne. Polska wtedy nie weszła na drogę rozwoju takiego jak inne państwa, inne kraje Europy. I to jest odczuwalne do dzisiaj, czy w systemie prawnym, czy w edukacji, w wielu innych dziedzinach. I teraz możemy powiedzieć tak, no więc skoro był taki argument, że by nie walczyć, tylko się rozwijać, to co dzisiejsi podplecznicy tych argumentów dają nam w zamian? Dają nam w zamian na przykład skok cywilizacyjny, kulturę, edukację i tak dalej. Krótko mówiąc, wracam do tego pytania początkowego. A co można zrobić z państwem, z tym państwem, które teraz mamy? Ja oczywiście chcę na serio odpowiedzieć na to pytanie. Nie chciałem się od niego całkiem wymigać, tylko w wykładzie nie chciałem go poruszać. Najpierw słowo jednakże do argumentu, którego użyłeś w odniesieniu do historii. Być może cytując go, tylko nie utożsamiając się z nim, prawda, że mianowicie jakby powstania, walka o niepodległość odsunęła nas od możliwości rozwoju cywilizacyjnego zamiast modernizacji powstania. Otóż jest to absolutnie fałszywe postawienie sprawy, ponieważ powstania nie były zamiast modernizacji. Zamiast modernizacji była władza zaborcza. Żeby modernizować się według własnej woli, trzeba było odzyskać własne państwo, ponieważ w innym przypadku o kierunkach tej modernizacji decydowała obca władza, która traktowała ziemię polskie jako peryferię. Bo centrum było gdzie indziej. Było w Petersburgu, w Moskwie, albo w Wiedniu, albo w Berlinie. I spoglądało na Wielkopolskę, odpowiednio Galicję czy Królestwo, jako na mniej lub bardziej ważną peryferię. Centrum modernizacji danego kraju było ulokowane zawsze gdzie indziej, tam gdzie chciała tego władza.
Jeśli ktoś mówi, że powstania przynosiły straty, to oczywiście jest prawda, ale jak gigantycznie większe straty przynosiło trwanie bierne w niewoli. Między 1832 a 1870 rokiem z Królestwa Polskiego wybrano, z samego Królestwa Polskiego, tego małego kraiku, wybrano 230 tysięcy rekrutów do Rosji, z czego wróciło do Polski 25 tysięcy. Reszta zginęła w walce na Kaukazie, w walkach w wojnie krymskiej, albo w służbie garnizonowej, gdzieś w Kazachstanie dzisiejszym. Lub zmarła wskutek chorób. Przypomnę, że służba trwała 25 lat wtedy. Więc ci, którzy wrócili po 25 latach, te 20 do 25 tysięcy ludzi, to już nie byli, że tak użyję, właśnie z punktu widzenia modernizacji, pełnowartościowi mieszkańcy tych ziem. Oni już nawet dzieci nie mogli mieć, bo byli tak zniszczeni, zużyci, prawda? Więc jeśli ktoś mówi, że lepiej było pozwolić sobie wybierać dalej tego rekruta, żeby ginął gdzieś w sprawie Imperium Rosyjskiego lub umierał wskutek właśnie niezmodernizowanego charakteru tego wojska, głupio, zupełnie bez pożytku nawet dla Imperium, to po prostu mija się z rzeczywistością, mija się z prawdą. Powstania, a ściślej odzyskanie niepodległości było warunkiem tego, żeby Polska, odzyskawszy możliwość kontroli nad swoim losem, mogła prowadzić modernizację w sposób zgodny ze swoimi interesami. A więc przeciwstawianie modernizacji niepodległości, specjalizuje się w tym profesor Jerzy Jedlicki, jest po prostu historycznie nieprawdziwy. Jest fałszem historycznym, ponieważ nie uwzględnia faktu antymodernizacyjnego wpływu i sposobu postępowania władz zaborczych w stosunku do ziem polskich. Niektórzy mówią, no tak, ale to przecież kanalizacje, tramwaje, oświetlenie gazowe, to wszystko założyli nam zaborcy. To jest ten sam argument, jak ten, którego używał Mieczysław Rakowski. Jak to? Przecież w PRL-u telewizory się pojawiły, prawda? No cóż, mówię, nie byłoby, gdyby druga Rzeczpospolita trwała, to rozumiem, że nie byłoby telewizoru. Tak samo, gdyby pierwsza Rzeczpospolita trwała, nie byłoby oświetlenia gazowego, nie byłoby tramwajów. Tego rodzaju argumenty są oczywiście absolutnie demagogiczne, fałszywe, ponieważ sugerują, że cały postęp i oświata wiąże się z tymi, którzy sprawują władzę. Postęp i oświata wynikał także z przemian cywilizacyjnych całego świata, których Polska, znajdująca się w środku Europy, była nieuchronnym uczestnikiem. To tyle na temat tego pierwszego, jakby historycznego argumentu. Współcześnie natomiast wydaje mi się, że znów celem najważniejszym jest odzyskanie własnego państwa. Bo czy można państwo, które wycofuje się coraz większych obszarów, terytoriów naszej Rzeczpospolitej, traktować jako własne. Jeżeli widzimy, jak kolejni ministrowie, premierzy mówią o zjawiskach społecznych i gospodarczych, które niepokoją miliony obywateli w ten sposób, to nie nasza sprawa. To jest wyłącznie sprawa samorządów, to jest wyłącznie sprawa zakładów pracy. My z tym nic wspólnego nie mamy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, to przecież zgodne z wolnorynkową logiką, prawda, żeby państwo wycofało się, skurczyło się. Otóż wydaje mi się, że warto zastanowić się nad sensownością tej maksymalnie wolnorynkowej logiki w sytuacji, kiedy Polska ma do nadrobienia bardzo wiele w zakresie modernizacji i być może powinna raczej korzystać z doświadczeń tych krajów, które wykorzystały siłę i możliwości państwa do, jak baron Münchhausen, wyciągnięcia siebie samych za włosy z błota, prawda? Żeby się podnieść, potrzebny jest wysiłek większy niż może to zrobić indywidualny kapitalista, podnieść całe społeczeństwo, zorganizować w sposób zdolny do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Potrzebne są systematyczne inwestycje w szkolnictwo, sensowne. Widzimy, jak wyglądają te inwestycje w szkolnictwo w Polsce. Potrzebne są systematyczne inwestycje w infrastrukturę, w to, żeby drogi, kolej, autobusy docierały nie tylko do linii Kraków-Warszawa, bo dziś akurat byłem w Warszawie i no, kolejne pociągi zostały wycofane
Przyjechałem godzinę później do Warszawy, nie dlatego nawet, że pociąg się spóźnił, tylko skasowano kolejną linię, tę najbardziej uczęszczaną, prawda, o godzinie wczesnorannej. Bo tak postępuje jakby, ktoś powie, to państwo, to przecież nie państwo, to spółka kolejowa, to nie ma nic wspólnego z państwem. Otóż właśnie państwo odpowiada za to, władze polityczne tego państwa, żeby sieć komunikacyjna, połączenia w Polsce powodowały żywy krwioobieg, jeśli można tak powiedzieć, ludzi, inicjatyw społecznych, możliwość kontaktu. To, żeby apteki, biblioteki, sądy, poczty były obecne nie tylko w wielkich miastach, ewentualnie do miast powiatowych, ale schodziły niżej do Polski B i do Polski C, żeby znikał ten podział na Polskę B i C i A. Potrzebny jest właśnie wysiłek władzy centralnej. Jeżeli powiemy, że to wszystko jest niepotrzebne, że państwo powinno zniknąć, to dochodzimy właśnie do tej logiki, której kolejnym krokiem jest rezygnacja z polityki zagranicznej. To znaczy, że państwo i do tego nie jest potrzebne, bo mamy już Europę. Niech się tym zajmie Bruksela, niech się tym zajmie Strasburg, niech się tym zajmie Lady Ashton. No, a jeśli nie Lady Ashton, bo wszyscy wiemy, jakie są jej możliwości intelektualne i wpływy, no to chociaż kanclerz Angela Merkel, to przynajmniej uczciwie i bardziej, że tak powiem, kawa na ławę. Ale dlaczego kanclerz Angela Merkel ma dbać o interes Polski? Tu dochodzimy do pytania, które w końcu trzeba sobie postawić. Zawsze będzie dbał kanclerz niemiecki bardziej o interes niemiecki. Nie jest to żadnym oskarżeniem pod jego, w tym przypadku jej adresem. Po prostu każde państwo wciąż jeszcze w Europie dba przede wszystkim o interes swoich obywateli. Stopień, w jakim ten interes realizuje, zabezpiecza, świadomie próbuje wzmocnić narzędzia walki o ten interes, jest miernikiem skuteczności, sensowności tego państwa. Myślę, że pod tym względem możemy nasze państwo ocenić i ocenić także postulat, który tutaj nieśmiało zgłaszam, odzyskania tego państwa dla Polski, bo to państwo nie służy Polsce obecnie. Nie służy bardzo wielu milionom. Można? Proszę bardzo. Pytania? Ja nie mam pytania. Chciałam przede wszystkim bardzo podziękować za to, co nam się dostało wspaniałego w tym wykładzie. Mianowicie za przypomnienie podstawowych niby faktów z historii, ale także za zasypanie tego przedziału, który się stare pojawia w obecnej publicystyce tak zwanego mainstreamu, mianowicie między modelem insurekcyjnym, a modelem nieinsurekcyjnym. Że niby my odwołujemy się, my prawica, tylko do modelu insurekcyjnego. Pan profesor Nowak pokazał dobitnie, jak wiąże się model insurekcyjny z tym, co po nim następuje. Na przykładzie właśnie powstania styczniowego. I za to jestem bardzo głęboko wdzięczna. Dziękuję bardzo. Cóż można jeszcze powiedzieć? Zacytujmy Norwida. Żeby widzieć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło. A druga rzecz, też warta tutaj podkreślenia, żebyśmy się nie przerażali. Współczesność przeminie, niestateczna, lecz nie przeminie przyszłość, korektorka wieczna. Ja najserdeczniej dziękuję za ten, cóż tu jakieś komplementowanie z mojej strony, skromnego słuchacza. Dziękuję, dziękuję. Marian Zieleniak. Ja mam takie jedno pytanie, bo fakt, że było trochę nawiązanie do stania styczniowego, gdzie sytuacja wiadomo jaka była w Europie, że potęga Rosji była niesamowita i to przyspieszenie wybuchu było wiadomo, że raz pod sytuacją zewnętrzną, a drugie właśnie masowym wyborem właśnie w Młodzieży Polskiej. Druga sprawa była, nasza dyplomacja zabiegała o potężne kredyty i zakup broni na Zachodzie. I właśnie to powstanie pokazuje, dzisiaj już w historii powtórzyła taka sytuacja, że
jednak zawsze nas zostawiają na lodzie, a my, wierząc, mając, że gramy fair cały czas, jakoś tak nie możemy nigdy doczekać się takiego partnera, który by pomógł nam, a nie po prostu zostawił nas samego. Czy to nie to właśnie historyczne wydarzenia nie można by było przenieść właśnie na ten dzień dzisiejszy, gdzie podobne zachowania widzimy właśnie wśród sąsiadów? Tak się składa, że przygotowuję teraz referat na taką sesję właśnie na KUL-u o powstaniu styczniowym, konkretnie poświęconą debatom w publicystyce, tuż przed powstaniem styczniowym, debatom publicy emigracyjnej dotyczącym konfrontacji z Rosją. I właśnie argument taki rozczarowania do Zachodu, bardzo głęboki, zwłaszcza po wojnie krymskiej, kiedy duża część emigracji miała przede wszystkim nadzieję na to, że w wojnie, w której mocarstwa zachodnie starły się z Rosją, Francja i Anglia, stanie sprawa polska i okazało się to złudne, no, pojawiły się właśnie takie nastroje, które wielokrotnie potem będziemy spotykali. Zachód znowu nas zdradził, prawda, aż do Jałty, aż do, prawda, braku reakcji na 10 kwietnia, tych, którzy wiedzą, co się stało przecież 10 kwietnia dzięki swoim środkom technicznym. To wszystko wraca wielokrotnie, ale wtedy właśnie, na progu powstania styczniowego, przestrzegali przed zbyt daleko posuniętą reakcją na te kolejne doświadczane przez Polskę rozczarowania publicyści związani z obozem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, stwierdzając, że nie możemy obrazić się na Zachód, na przynależność Polski do Zachodu, do cywilizacji łacińskiej, bo właśnie na to czekają kolejne ruchy poparcia Putina, prawda? W każdej epoce taki ruch był. Właśnie na to, żeby zrażona Polska do Zachodu uległa temu właśnie, co stało się osnową zwrotu politycznego dokonanego przez rząd Donalda Tuska i ministra Sikorskiego. No cóż, Ameryka nic nam nie daje, nie możemy dalej liczyć na Amerykę, to są zawsze te same gruszki na wierzbie. Realnie liczy się tylko Putin, prawda? Moskwa jest najważniejsza, Moskwa first, więc jedziemy najpierw do Moskwy. Rezygnujemy z Ukrainy, Ukraina niech sobie też już wróci do Moskwy. Będziemy rozmawiali tylko z Moskwą i z Berlinem, bo to są jedyne liczące się siły w naszej okolicy. To jest jakiś wybór realistyczny, można powiedzieć. Ale czy jest to wybór dobry dla Polski? Otóż nie chcę przez to usprawiedliwiać państw zachodnich. Chcę tylko powiedzieć, że istnieje tutaj właśnie pokusa wyostrzenia tego wielokrotnie powtarzającego się rozczarowania do zwrotu w ramiona tych silniejszych naszych sąsiadów i oddania się im. Otóż po pierwsze chcę powiedzieć, nawiązując do kwestii zdrad Zachodu, że nie zawsze jednak tak było, że traciliśmy, że nic nie uzyskiwaliśmy od Zachodu. Akurat w powstaniu styczniowym interwencja dyplomatyczna, która nastąpiła w kwietniu 1963 roku, miała bardzo poważny charakter. Wspólna nota francusko-brytyjska, która także wsparta była w zasadzie przez Austrię, to było niesłychanie poważnie traktowane zagrożenie przez Rosję. To była po prostu taka próba sił, jak to Amerykanie mówią, taki wyścig kurczaków, prawda? Dwa samochody jadą naprzeciwko siebie, zobaczymy, który skręci, prawda? Car rosyjski okazał się po prostu wtedy silny. Nie przestraszył się tego tak bardzo, jak wielu jego współpracowników i uważał, że wytrzyma tę konfrontację. Dlatego nie zmienił postępowania w stosunku do Polski, ale bardzo wielu jego dygnitarzy było przerażonych perspektywą nowej wojny z Zachodem. Pogroziła ta wojna. Nie doszło do niej. My jakby ex post, wiedząc, że nie doszło, uważamy, no Zachód znowu nic nie zrobił, nie pomógł. Nie, to była jednak bardzo groźna sytuacja dla państwa rosyjskiego i ona powodowała, że wtedy, to jest w kwietniu, maju, czerwcu roku 1863 roku, powstanie miało niezwykle realne szanse, których nie dało się zlekceważyć, wyśmiać, szanse na to, że może uzyskać wsparcie dyplomatyczne, międzynarodowe. Szanse daleko większe niż którekolwiek wcześniejsze polskie powstanie. Ale to właśnie taki przykład słabo przekonujący, bo wiemy, że realnej pomocy wtedy nie było. Ale na przykład w roku 1920, który
szczególnie się zajmuje, prawda, źródłowo dokładnie. Bardzo często podkreślam, jak ogromnie szkodziła wtedy Polsce Wielka Brytania. Świadomie, bardzo. Ale jak ogromnej pomocy udzieliła wtedy Polsce Francja. To nie jest fikcja. Francja w roku 1920 udzieliła Polsce bardzo ważnej pomocy. Oczywiście nie jest prawdą legenda, że generał Weygand wygrał rok 1920. Oczywiście nie, wygrała tę wojnę samotnie Polska. Ale fakt, że było tutaj wtedy w sierpniu 20 roku 2000 oficerów łącznikowych francuskich na froncie, miał ogromne znaczenie moralne. Poczucie wsparcia, że nie jesteśmy całkiem sami. No. Więc to jest taki przykład, ogromne wysiłki francuskiego premiera, by przełamywać blokadę, którymi została otoczona wtedy Polska, by nie dostarczać Polsce broni. Komuniści, nasi sąsiedzi Czesi, nasi sąsiedzi Niemcy, którzy starali się nie dopuszczać żadnej pomocy dla Polski. Premier Alexandre Millerand robił wszystko, co mógł, żeby te blokady wtedy przełamywać. Więc powiedziałbym tak, nie możemy oczekiwać pomocy ze strony jakichkolwiek państw, także mocarstw, która nie jest zgodna z ich interesem. Po prostu. Jeśli będzie to zgodne z ich interesem, pomogą nam. Jeśli nie, jeśli będzie groziło ich interesowi, nie pomogą nam. To samo dotyczy postępowania Polski. Ale myśmy liczyli na pożyczkę. To nie chcieliśmy za darmo. No ale nie było państwa polskiego. Nie było państwa polskiego. Było tymczasowe rząd. No, który uznawali Polacy w kraju, tak bym powiedział. Więc... Ale jednak rozmawiali z nami. Wszyscy. No tak, ale jednak nie jak równy z równym. To jest jednak ogromna różnica, czy państwo ma uznanie międzynarodowe, czy nie. No, Komitet Centralny Narodowy nie miał uznania międzynarodowego, a nasze przedstawicielstwo dyplomatyczne w powstaniu styczniowym cieszyło się już jednak mniejszym autorytetem niż wcześniej, bo nie żył już stary książę Adam Jerzy Czartoryski, który miał stały dostęp, kiedy chciał, mógł spotkać się z Napoleonem III, z Lordem Palmerstonem. Jego syn, książę Władysław, no nie miał 1/10 tego autorytetu. Po prostu książę Adam Jerzy był ambasadorem Imperium Rosyjskiego jeszcze w XVIII wieku przy dworze w Sardynii. Był ministrem Imperium Rosyjskiego spraw zagranicznych. To dawało mu ten autorytet. Był wielką postacią polityki światowej. No, w 1963 roku już zabrakło niestety księcia Adama Jerzego i to powodowało, że no, skuteczność naszej akcji dyplomatycznej była nieco mniejsza, choć i tak nie mała, niż moglibyśmy sobie tego życzyć. No nie chcę wchodzić bardzo szczegółowo w te tematy, możemy o tym w kuluarach porozmawiać, jeśli pan miałby ochotę. Odsyłam przede wszystkim właśnie do prac Henryka Wereszyckiego, bo on napisał najlepsze monografie dotyczące właśnie polityki angielskiej wobec Polski, raczej niechętnej, to Francja wtedy też gotowa była nam pomóc, Anglia nie, Lord Palmerston, bo był zainteresowany wojną secesyjną w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim wtedy. Natomiast Napoleon III rzeczywiście wahał się, zwłaszcza po zawarciu konwencji rosyjsko-pruskiej. Zaniepokoił się bardzo tym, że Rosja tak szybko dogadała się z Prusami, które jednak Napoleon III traktował jako pewnego rodzaju zagrożenie dla Francji. I to spowodowało zaostrzenie tonu Napoleona III w stosunku do Rosji. Więc Francja akurat wtedy zajmowała znów takie raczej propolskie stanowisko, można by powiedzieć. I Wereszycki napisał także kapitalną monografię polityki Austrii, która także zaczęła zajmować stanowisko no takie wahające się. Dopiero w 1964 roku jednoznacznie potępiła powstanie, ale w 1963 powstanie trwało dlatego, że Austria no, nie prześladowała tego powstania, tak bym to powiedział. Bez zaplecza w Galicji to powstanie nie mogłoby trwać tak długo. To też świadczy no, o jakiejś tam skuteczności polskiej akcji dyplomatycznej i nadziei na międzynarodową koniunkturę. Po prostu myślę, mówiąc krótko i może nie przekonywująco, obraz relacji Polska-Zachód nie jest tak całkowicie czarno-biały, jak czasem przez skrót Jałta widzimy to. Bardzo często zawodzimy się na tych oczekiwaniach pomocy, ale wydaje mi się, że zbyt daleko idące wnioski z tych rozczarowań mogą nas prowadzić na manowce, którymi idą ostatecznie ci, którzy padają w objęcia no, naszych prawdziwych prześladowców tutaj w Europie Wschodniej. Czego oczywiście, broń Boże, nie mam na myśli w odniesieniu do Polski, tylko mówię o przykładach historycznych. Ja zachęcam do kuluarów. Tu pan, tak, już, pan profesor
zapowiedział, że będzie w kuluarach, a zwłaszcza ze swoimi dwoma książkami, które zapewne będzie podpisywał, więc nie tylko napisał je dla Państwa, ale i podpisze. Nie wiem, jaka była kolejność. Pan się zgłaszał. Proszę bardzo. Adam Jakubowski. Ja chciałem, pan profesor zaakcentował fenomen powstań XIX wieku. No wówczas powstańcy mieli tożsamość, nie było państwa. Teraz mamy państwo, nie mam suwerenności. Zatem jak odwrócić ten bieg historii po prostu? Polska jest wasalem, to jest Moskwy, Berlina, Brukseli. Co mam zrobić konkretnie, bo tu przedmówca tam trochę tam zadał pytanie, ale to nie częściowo, nie całkowita była odpowiedź. Co mamy zrobić? Czego nam brakuje, że my dalej jesteśmy niewolnikami? Tak trzeba powiedzieć konkretnie. Dziękuję. Ja myślę, że tak, takie znaczenie, w pewnym sensie chyba można to porównywać, jakie miało powstanie styczniowe dla pokolenia właśnie Orzeszkowej. Przypomnę tytuł jej opowiadania, Gloria Victis, chwała zwyciężonym. Prusa, tego pokolenia pracy organicznej, energicznej pracy organicznej, która ostatecznie wygrała następne lata. Ma dzisiaj dla naszych pokoleń 10 kwietnia, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, ogromnej aktywizacji wielu ludzi, wielu środowisk, także młodych ludzi. Możemy powiedzieć za mało, ale przed 10 kwietnia było ich jeszcze dużo, dużo mniej. Otóż to, że teraz no, zaczynamy rozumieć, jak to zginęli tamci ludzie, nie wiemy w jakich okolicznościach do końca, ale wiemy, że zginęli lecąc w najświętszej misji uczczenia właśnie tej tradycji polskiej walki o wolność i że zostali w jakiś sposób zdradzeni przez państwo polskie zarówno 10 kwietnia, jak i w tym wszystkim, co dzieje się po 10 kwietnia. I to powoduje, że no jakby czujemy się zobowiązani do czegoś więcej niż robiliśmy przed 10 kwietnia. I to się widzi. Na czym to coś polega? No na tym, że tyle jest takich spotkań jak to dzisiejsze, których nie było. Ktoś powie, co z tego wynika. No coś jednak wynika. Rozmowy w domach, większa śmiałość w formułowaniu pewnych wniosków, celów. Oczywiście mamy naprzeciwko siebie coraz lepiej zorganizowany aparat manipulacji. Coraz bardziej nowocześnie kontrolowany, manipulowany. Myślę, że Jerzy Urban, choć jednocześnie bardzo dumny ze swoich wnuków, jednocześnie czuje swego rodzaju kompleks. Ileż mu brakuje do nich. Jak małe były jego możliwości w porównaniu z możliwościami dzisiejszych Grasiów i ich pomocników. Po prostu. Otóż mówię o tym dlatego, że to nie jest tak, że myśmy się zmobilizowali, a druga strona śpi. Druga strona po prostu ma bez porównania większe możliwości. Ale to nie znaczy, że zawsze wygrywają silniejsi, bo tak nie jest. Właśnie to, że nasza strona zmobilizowała się, mobilizuje się, że odżywa przez to świadomość pojedynczych ludzi, prawda, że właśnie wskutek częstszych takich spotkań, manifestacji, które są organizowane, ja przywiązuję ogromne znaczenie do tych manifestacji w Warszawie, w Krakowie, gdziekolwiek one się odbywają. Jeśli młodzi ludzie, którzy pierwszy raz tego doświadczają, poczują to, co moje pokolenie czuło w stanie wojennym, gdzieś w Nowej Hucie, czy tu na rynku w Krakowie, to są wrażenia, których się nie zapomina, których nie da się zatrzeć. To już nie da się wrócić całkiem do tego samego, co było przedtem. W każdym razie u kogoś z jakąkolwiek elementarną wrażliwością moralną. Tu chcę znów jeszcze wrócić właśnie do przykładu powstania styczniowego. Prawie każdy powstaniec styczniowy w nekrologu, jaki ukazywał się na jego temat, to było wymienione na pierwszym miejscu. Powstaniec styczniowy, niezależnie od tego, że wtedy miał 16, 18 lat, a potem jeszcze 60 lat żył i robił tysiące różnych rzeczy bardzo ważnych, na pierwszym miejscu podkreślał to, że był powstańcem styczniowym. Wyszydzano to, nie rozumiano tego, ale to jest właśnie to poczucie, że uczestniczyło się w czymś niezwykle ważnym. To, że dzisiaj dajemy poczucie wielu ludziom, nie tylko samym sobie, ale ludziom młodszym, że uczestniczą w czymś ważnym, w walce o wolność i o prawdę, przeciwko kłamstwu, przeciwko zniewoleniu, w nowych formach, to jest właśnie podnoszenie ludzi do pewnego, powiedziałbym, etosu, że tak szumnie się wyrażę, charakteru, którego nie uda się tak łatwo złamać
i który spowoduje, że w sytuacji zmienionej politycznie, a na czym ta zmiana polityczna może polegać, na konflikcie niezwykle wzmocnionych naszych sąsiadów. No, czytaliście Państwo choćby tą ostatnią opinię, to nie pamiętam, czy to Time, czy Time Magazine, czy któryś z tych, nie, Foreign Policy, no więc najbardziej taki prestiżowy magazyn poświęcony polityce zagranicznej. Na pierwszym miejscu wśród najbardziej wpływowych ludzi na świecie wymienił Władimira Putina, na trzecim Angelę Merkel, prawda? No to pokazuje, jak niesłychanie wzmocnili się nasi sąsiedzi, na drugim Bena Bernanke, a nie bynajmniej nie prezydenta Obamy. To pokazuje, jak bardzo wzmocnili się nasi sąsiedzi i tak jak zawsze w tej sytuacji, bo taka jest logika ludzkiej natury i historii. Ci, którzy wzmagają się tak bardzo, przestają ze sobą sympatyzować, rywalizują w końcu o to, kto jest pierwszy, kto jest ważniejszy. Już nie dobro Polski. Słucham? Między sobą rywalizujemy, a gdzie dobro Polski, trzeba tak powiedzieć. No dobro Polski będzie wtedy, jeśli oni wezmą się za ucho. Po prostu ten moment przyjdzie, kiedy właśnie ci ludzie, którzy teraz dojrzewają w Polsce, w tym poczuciu, które może nie jest jeszcze rewolucją moralną, jaka była przed powstaniem styczniowym, ale jest pomnożeniem liczby świadomych Polaków. Jest nas coraz więcej, naprawdę. Tak jak ubywało nas, wydaje mi się, po 5 czerwca 1989 roku, z każdym rokiem ubywało świadomych Polaków, tak po 10 kwietnia z każdym miesiącem przybywa. Nie mam wątpliwości. I to wydaje mi się najważniejsze, bo reszta zależy od koniunktury politycznej, która od nas nie zależy. Bo zbyt potężne są te kamienie młyńskie, między którymi się znajdujemy. I tak jest od wieku. Możemy coś zmienić, jeżeli można jeszcze. Może to pierwszy raz. Jest tutaj pan, proszę bardzo, tylko proszę do mikrofonu, bo tam stoją jeszcze, żebyśmy usłyszeć. Proszę się przedstawić. Będzie nagrane. Nazywam się Michał Masłowiec. Wspomniał pan profesor o takich pewnych interesach Zachodu, które mogą być pomocne dla odzyskiwania roli Polski, czy dla zwiększania naszego znaczenia, czy które były istotne dla szans powstań narodowych. To czy mógłby pan sprecyzować, jakie to mogą być interesy Zachodu, jakie być może można je jakoś generalnie podsumować w ciągu tych 250 lat powstań, albo jakie mogą być teraz interesy, nie wiem, Francji, Anglii, Stanów, na które warto stawiać po to, aby rolę państwa polskiego i w związku z tym wolność Polaków, żyjących obywateli państwa polskiego eksponować i uzyskiwać szanse jej rozwoju. Wydaje mi się, że nie jest łatwo i może nawet nie trzeba generalnie podsumowywać jakby pozycję Zachodu w stosunku do obecnej sytuacji Polski, naszego regionu. Raczej myślę, że warto posłużyć się mądrością tego męża stanu, którego nazwisko już wymieniałem, niezbyt przychylnego Polsce, Lorda Palmerstona, który powiedział, że Anglia nie ma sojuszników, Anglia ma interesy, prawda? To znaczy, nie możemy patrzeć w ten sposób, że będziemy zawsze przy Stanach Zjednoczonych, albo zawsze przy Francji, albo przy Wielkiej Brytanii. Nie, bo sytuacja jest płynna pod tym względem. Oczywiście generalnie można powiedzieć, że na pewno pod wieloma względami Wielka Brytania będzie dla nas no, ważnym politycznym graczem wewnątrz Unii Europejskiej, czy wewnątrz Europy po prostu. Bo zwłaszcza Francja no, wydaje się natrwale zarażona tym syndromem, można powiedzieć, przyjaźni z potężną syndrom Rosją. Depardieu. To nie tylko Depardieu. Ale poza Zachodem, poza takim prostym przeciwstawieniem Zachód-Rosja, myślę, że powinniśmy się rozejrzeć po realnej Europie. Naszymi w tej chwili potencjalnymi sojusznikami, a w każdym razie krajami, z którymi mamy wspólne interesy i możliwość porozumienia niewykorzystywaną przez nas, to są oczywiście kraje naszego regionu. Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia. Ktoś powie kraiki. Węgry. Ale przecież bronią się. Węgry, Czechy, Rumunia. Rumunia prezydenta Basescu, a nie jego antagonisty.
To wszystko są kraje, z którymi które powinniśmy traktować jak najpoważniej, nie lekceważąco, prawda? Tak jak to robi obecny rząd, który traktuje poważnie tylko Berlin i Moskwę. No nie, mamy innych sąsiadów, którzy mają określoną wewnątrz wciąż jeszcze istniejącej Unii Europejskiej wagę swoich głosów i które, gdyby występowały razem w niektórych sprawach, w zmiennych zresztą koalicjach, mogłyby bardzo wiele zablokować lub pozytywnego wprowadzić do Unii Europejskiej. Naprawdę wydaje mi się to w tej chwili najważniejsze, rozejrzenie się w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. Wewnątrz z kolei takich krajów jak Niemcy, także nie można patrzeć na nie w sposób taki uproszczony. Niemcy proniemieckie. Nie, to jest znacznie bardziej złożone zjawisko. Jedne firmy niemieckie niesłychanie zyskują na współpracy z Gazpromem, inne nie są do tej współpracy pociągane. Część opinii niemieckiej jest nastawiona, powiedziałbym, tradycyjnie prorosyjsko, ale inna patrzy na Europę Wschodnią w perspektywie Friedricha Neumanna, Mitteleuropy. To powinna być nasza, niemiecka Europa, nie rosyjska, prawda? Ukraina powinna być naszym głównym trofeum, prawda? Polska powinna być przy Niemczech. To są ludzie, którzy myślą inaczej niż ci, którzy chcą dzielić się z Rosją tym obszarem. Ani jedna, ani druga strona nie jest nam sympatyczna, ale fakt, że istnieją dwie takie strony wewnątrz jednego silnego kraju, już stwarza pewną przestrzeń do gry. I wreszcie Niemcy nie są w tym samym stanie, w którym były w roku 1915, ani rzecz jasna w tym, w jakim były w roku 1933 czy 1939. Niemcy są w zupełnie innym stanie mentalnym. Ogromna część młodych Niemców oczywiście nie myśli kategoriami ekspansywnymi, imperialnymi, myśli kategoriami na przykład praw człowieka, wolności, przez pryzmat szalonej dosyć ideologii zielonych i przez ten pryzmat bardzo krytycznie ocenia Rosję Putina na przykład. Tutaj fakt odebrania Putinowi nagrody kwadrygi, wywołany przede wszystkim przez świętej pamięci prezydenta Havla, ale wsparty przez część środowisk niemieckich. No jak to? Nagrodę najważniejszą niemiecką dotyczącą wolności, praw człowieka damy komuś takiemu jak Putin. Część Niemców chciała, ale część była bardzo zniesmaczona. Tak samo jak reakcja na przyznanie Putinowi najwyższej nagrody Republiki Saksonii, tej, w której przecież zajmował się niczym innym, tylko werbowaniem agentów spośród miejscowej ludności w Dreźnie. No to też wzbudziło ogromny niesmak w dużej części społeczeństwa niemieckiego. Więc do tych grup, które rozumują kategoriami praw człowieka, wolności mediów, także powinniśmy stale adresować nasze obawy dotyczące tego, co dzieje się i w Polsce, a po odzyskaniu państwa polskiego u naszych potężnych wschodnich sąsiadów. Czy rzeczywiście to jest bezpieczna gra z krajem, którym rządzi no, elita wywodząca się z najbardziej zbrodniczej organizacji bezpieczeństwa w historii obok SS, prawda? A więc możemy bardzo różnych argumentów używać, bardzo różnych, powiedziałbym, interesów, wartości w grze o interes Polski. Tak bym to powiedział, raczej niż streszczał jednym hasłem: trzymajmy się skrzydeł Ameryki albo trzymajmy się skrzydeł Wielkiej Brytanii. Nie, to jest znacznie bardziej złożona, skomplikowana gra, w której Polska ma bardzo duże atuty ze względu na swoje położenie, potencjał, położenie w środku jakby tego bloku krajów od Skandynawii do Morza Czarnego i gdzie Polska ma potencjał organizujący ten blok. To właśnie próbował wykorzystywać prezydent Kaczyński. To miał raptem 2 lata na to, by to robić. To oczywiście za krótko dla polityki zagranicznej, ale odzyskane państwo mogłoby tę politykę prowadzić w dłuższej perspektywie i wtedy czerpać także z tego profity dla nas wszystkich. Jeszcze można tylko malutkie pytanie i koniec. Szanowny panie profesorze, bo niebawem będzie głosowanie na forum Sejmu odnośnie wotum nieufności dla Tuska. Czy mógłby pan rozwinąć scenariusz tak hipotetycznie, jeżeli na przykład profesor Gliński zostanie szefem? Co dalej? Bardzo bym chciał, ale nie wydaje mi się niestety realny ten scenariusz. Jak już mówiłem, druga strona jest doskonale przygotowana na wszelkie ruchy polityczne z naszej strony, dopóki nie nastąpi głębszy kryzys. Kryzys, powiedziałbym, oparcia tej strony o ich potężnych sponsorów z Europy, no, powiedzmy zachodniej albo wschodniej.
lub kryzys społeczny w Polsce, społeczno-gospodarczy w Polsce. Wtedy dopiero sytuacja wymknie się spod ich kontroli. No, myślę, że tak to realnie wygląda, więc nie sądzę, żeby to nastąpiło już teraz w czasie głosowania. Natomiast być może nastąpi to i mam nadzieję, że nastąpi to w taki sposób, że będziemy mogli w drodze demokratycznej, to znaczy w wyborach w roku 2014 dokonać tej zmiany. No ale to musiałby nastąpić poważny kryzys, który osłabi możliwości manipulacji, zasłaniania rzeczywistości przez ten ogromny ekran od TVN do telewizji publicznej, który no, po prostu mąci ludziom w głowę. Sekta pancernej brzozy czuwa. Także raczej nie spodziewam się zmian politycznych teraz, w najbliższym czasie, ale oczywiście mogę się mylić bardzo głęboko. Będziemy kończyć powoli, chyba ostatnie, czy dostatnie pytanie i ostatnie. Proszę bardzo. Że w insurekcji barskiej brało 40%. No tak, 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 oczywiście. 40%, to znaczy, że każda rodzina, można powiedzieć. Tak. Rzeczywiście. A teraz, a drugie pytanie, nie bardzo króciutkie. Jeśli chodzi o pracę profesora Konopczyńskiego, czy Arkana mają w planie następne jakieś, ktoś pracuje? Przepraszam, to już ad vocem od razu wtrącę. Wydaje mi się, że już chyba wszystkie z wyjątkiem, nie nawet, bo ich historyka była już wydana, wszystkie prace profesora Kieniewicza, Konopczyńskiego zostały wydane. Bo teraz Ośrodek Myśli Politycznej wydał i to też zachęcę, konkurencja, ale oczywiście taka, z którą sympatyzujemy też, Pisarzy politycznych XVIII wieku, wspaniałe dzieło, którego tylko pierwsza część była wydana w okresie PRL-u, a więc druga jest pierwszy raz wydana. No i myśmy wydali pierwszy rozbiór. I to zamyka właściwie korpus dzieł profesora Konopczyńskiego. Reszta to są wznowienia. Na przykład Konfederacja Barska wyszła w latach 90. Kolejne wydanie, no bo pierwsze wyszło w 1933 roku. To nie pamiętam już, wolumen chyba wydał w dwóch tomach, więc to jest dostępne, no bo w latach 90. wyszło, więc przynajmniej w bibliotekach na pewno publicznych powinno być. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. I na tym będziemy kończyć, ale słowo może wypada podsumowania. Zachęcony pana wizją, śmiałą wizją, powiedziałbym tak, może kiedyś na jakimś nekrologu pojawi się napis i był uczestnikiem krakowskiego klubu wtorkowego. Zapraszam do rozmów z panem profesorem, do książki i wszystkich chętnych do koncertu i wycieczki.